Dzień dobry, otwieram 35. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Na początku sesji chciałem złożyć serdeczne życzenie dla wszystkich mam, które dzisiaj obchodzą swoje święto. Także dla najważniejszych kobiet serdeczne życzenia. Przed otwarciem sesji wpłynął wniosek od burmistrza Rabki Zdroju dotyczący wprowadzenia projektu uchwały ORG.0006.46.2021 do porządku obrad w punkcie trzecim. Punkt szósty w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego. I chciałem tutaj poprosić o przegłosowanie zmiany porządku obrad w tym punkcie. To jeszcze może powiem, dotyczy to udzielenia pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego, przebudowa przejścia dla pieszych. I teraz jeszcze chciałem jedną rzecz poinformować, że kworum jest, jeżeli chodzi o liczbę biorących udział radnych w sesji. Część radnych jest zdalnie, jeden radny nieobecny, 14 radnych bierze udział w sesji. I przechodzimy do głosowania zmiany porządku obrad. Pan Marek Ciepliński. Panie Marku. To może jeszcze wrócimy do pana Marka. Pani Małgorzata Choim. Pani Katarzyna Karkula. Nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Pan Dariusz Krzysztof. Pan Jan Kwatyra. Pan Jacek Latawiec. Pani Dorota Majerczyk. Pan Piotr Ptak. Pan Paweł Rogowiec. Pan Robert Skipiała. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Ciepliński. Słychać mnie? Teraz pan, słychać pana Marka. Panie Marku, jest pan... Wstrzymuje się. Wstrzymuje się, dobrze. Pani Józefa Śmietana. Za. Pan Rafał Wójtowicz. Piotr Żółtek za. Jedenaście głosów za zmianą porządku obrad, jeden przeciw i dwa głosy wstrzymujące się. W związku z tym porządek obrad został zmieniony. I dodany został punkt w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu nowatarskiego i to będzie w podpunkcie szóstym i uchwała numer 46. Poproszę teraz o sprawozdanie pana burmistrza z działalności międzysesyjnej. Panie przewodniczący, szanowni radni. Sprawozdanie z działalności za okres od 28 kwietnia 2021 roku do 26 maja 2021 roku. W okresie międzysesyjnym od 28 kwietnia do 26 maja wydałem 12 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy. 9 zarządzeń w sprawach finansowych dotyczących zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Układzie wykonawczym budżetu 5 zarządzeń, zmiany rozporządzenia z 4 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2021 rok realizowanego przez Urząd Miejski w Rabce Zdroju 4 zarządzenia. 3 zarządzenia ogólnoadministracyjne dotyczące m.in. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce Zdroju w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Szkoły Podstawowej nr 4 w Rabce Zdroju i Szkoły Podstawowej w Chabówce w sprawie polecenia pełnomocnikowi ochrony informacji niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy nie wydałem żadnego pełnomocnictwa. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydałem 8 upoważnień z rejestru ORG, które dotyczyły upoważnienia audytora wewnętrznego Urzędu Miejskiego do przeprowadzenia audytu i utrzymania
remontu dróg gminnych. Wydałem 6 upoważnień w sprawach. No i tutaj dotyczyło to między innymi projektu Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Małopolski. Upoważnienie głównego specjalistę do spraw kontroli, panią Agnieszkę Wójciak, do kontroli doraźnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju. W wyżej wymienionym okresie wydałem jedno zarządzenie wewnętrzne burmistrza jako kierownika urzędu w następujących sprawach. Powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, referent w Wydziale Informatyki i Bezpieczeństwa. Informacje na temat realizacji ważniejszych spraw prowadzonych przez Wydział Geodezji Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami. Podpisanie umowy na użyczenie lokalu przy ulicy Nowy Świat dla Stowarzyszenia Harcerski Krąg. Podpisania umowy najmu budynku w Chabówce dla spółki TK Telkom. Podpisanie umowy najmu w Chabówce dla spółki PKP Telkom. Przygotowanie dokumentów i informacji w związku z prowadzoną kontrolą kompleksową w Urzędzie Miasta prowadzoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie. Dokonanie uzgodnień jednej lokalizacji ogrodzenia, dokonanie 2 uzgodnień projektów organizacji ruchu, wydanie 4 informacji o dostępie nieruchomości do drogi publicznej. Tu są właśnie jeszcze uzgodnienia związane z zagospodarowaniem terenu, lokalizacji sieci uzbrojenia dróg publicznych i wewnętrznych, w sprawach toczących się dotyczących WZ-ek na potrzeby Wydziału Architektury, 2 decyzje na zajęcie pasa drogowego, 3 decyzje o podziale nieruchomości, decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości, nadanie 5 numerów porządkowych i odpowiedzi na pisma, które wpłynęły do Wydziału. Natomiast w wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych przez Wydział IRG. Unieważniono postępowanie na zadanie pod nazwą budowa placu zabaw w Parku Zdrojowym, kontynuacja robót. Ogłoszono kolejne postępowanie na zadanie pod nazwą budowa placu wodnego, placu zabaw w Parku Zdrojowym i planowany termin składania ofert to jest 28 maj 2021 rok. Unieważniono postępowanie na zadanie budowa drogi gminnej ulica Nowy Świat, obiekt mostowy w miejscowości Rabka Zdrój. Wpłynęło 9 ofert. W wyniku powtórzenia czynności badania i oceny ofert najkorzystniejsza oferta została odrzucona na podstawie artykułu 226 ustęp 1 punkt 2 litera b. Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. Wysokość kolejnej oferty w postępowaniu przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i w tym momencie zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do kosztów najkorzystniejszej oferty. W związku z tym zamawiający zmuszony jest do unieważnienia postępowania. Ale ogłoszone zostało kolejne postępowanie pod nazwą budowa drogi gminnej ulica Nowy Świat, obiekt mostowy w miejscowości Rabka Zdrój i termin składania ofert to jest 4 czerwiec 2021 rok. Została podpisana umowa z zakładami komunalnymi na utrzymanie zieleni miejskiej w 2021 roku. Trwają procedury przetargowe związane z postępowaniem na zadanie pod nazwą sporządzenie projektu zmian studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego. Wpłynęło 5 ofert. W chwili obecnej trwa procedura sprawdzania i uzupełniania ofert. Postępowanie o udzielenie zamówień publicznych prowadzone w trybie zapytania ofertowego realizowanego przez Wydział IRG. Remont sanitariatu wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rabce Zdroju i naprawa konserwatorska kapliczki w Ponicach. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Zakopane odebrałem promesę od wojewody małopolskiego z programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych. Wziąłem udział w uroczystościach poświęcenia samochodu cysterny w OSP Chabówce. W OSP w Ponicach spotkałem się z projektantem oraz zarządem OSP w sprawie rozbudowy remizy. Uczestniczyłem w uroczystościach w
otwarciu parku w Śląskim Centrum Rehabilitacji Uzdrowiskowej. W amfiteatrze wziąłem udział w debacie w sprawie polityki młodzieżowej w naszej gminie. W jednostce ratowniczo-gaśniczej w Rabce Zdroju wziąłem udział w uroczystym Dniu Strażaka. Wziąłem udział w sesji młodzieżowej Rady Miasta. Spotkałem się z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 4. Spotkałem się z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej w Zarytym. Spotkałem się z burmistrzem Jordanowa w sprawie klastra energetycznego celem pozyskiwania wspólnie środków na zakup energii. To tyle. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu za sprawozdanie. Czy ktoś z radnych ma do pana burmistrza pytania dotyczące sprawozdania z działalności międzysesyjnej? Nie ma nikt, a więc przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki Zdroju. I będziemy mieli projekt uchwały numer 40 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rabka Zdrój oraz tymczasowych pomieszczeń. Ja może krótko przeczytam uzasadnienie tego projektu. Uzasadnienie. Podjęcie proponowanej uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rabka Zdrój jest spowodowane koniecznością dostosowania obecnej uchwały regulującej te kwestie do treści przepisu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. To jest dziennik ustaw z dnia 2020 roku, pozycja 611. Dalej, ustawą o ochronie praw lokatorów przepis upoważniający do podjęcia uchwały został zmieniony ustawą z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy o finansowaniu wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domu dla bezdomnych. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 756, z późniejszymi zmianami. W świetle artykułu 17 tej ustawy, ostatniej ustawy, uchwały, o których mowa w artykule 21 ustawy o ochronie praw lokatorów, w tym uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego w brzmieniu dotychczasowym, podjęte przed dniem 21 kwietnia 2019 roku, zachowują swoją ważność i mogą być zmieniane, jednakże nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie zmiany tejże ustawy. W proponowanym projekcie uchwały uregulowano 1. możliwość przeznaczenia lokali gminnych na mieszkania chronione, a także na lokale określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dziennik ustaw z dnia 2019 roku, pozycja 1111. 924 i 1818. 2. Warunki, jakie powinien spełniać lokal wskazany dla osób niepełnosprawnych. Obowiązek uregulowania przez organy stanowiące gminy w uchwale określającej zasady wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu gminy oraz o wskazanych wyżej zagadnień ustawodawca wprowadził do ustawy o ochronie praw lokatorów zmiankowaną ustawę z dnia 22 marca 2018 roku. Inne zmiany w porównaniu z obowiązującą treścią uchwały polegają na jednoznacznym określeniu kryterium, że prawo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkaniowego z mieszkaniowego zasobu gminy Rabka Zdrój przysługuje osobom, które stale zamieszkują na terenie gminy Rabka Zdrój i posiadają na jej terenie centrum życiowe, a nie jak dotychczas, kiedy o mieszkania starały się osoby zamieszkujące tereny innych, niekoniecznie ościennych gmin. 2. Zmieniano także formułę postępowania w przypadku dwukrotnej odmowy zawarcia umowy najmu przez osobę ubiegającą się o przydział takiego lokalu. Dotychczas takie osoby trafiały na koniec kolejki. Obecnie proponuje się, aby w ogóle zostały z niej skreślone. Obecnie wielokrotnie powtarzały się sytuacje, że osoby dwukrotnie odmawiały zawarcia umowy najmu, czekając na dogodniejszy dla nich lokal o lepszej lokalizacji bądź wyższym standardzie. Tyle jest uzasadnienie. Jest tutaj pan dyrektor ZGM-u. Poprosiłbym o takie krótkie streszczenie tej uchwały. No to, panie przewodniczący.
Trzy radni mają pytania tutaj dotyczące tej uchwały. Nie ma, widzę, pytań. Poproszę panią przewodniczącą, ponieważ uchwała była omawiana na komisji budżetowej i poproszę o to, jak została zaopiniowana. Tejże uchwały. Dziękuję bardzo. W związku z tym przechodzimy do głosowania projektu uchwały nr 40. I tak, poproszę. Pan Marek Ciepliński. Jestem za. Pani Małgorzata Choin. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula, nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Wstrzymuję się. Pan Dariusz Krzysztof. Wstrzymuję się. Pan Jan Kwatyra. Wstrzymuję się. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Pan Paweł Rogowiec. Wstrzymuję się. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowron. Panie Michale, to wrócimy jeszcze do pana Michała. Pani Józefa Śmietana. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Piotr Żółtek za. Czy pan Michał Skowron jest obecny? No nic, to nie, zaznaczyłem, że nie brał udziału w głosowaniu. W głosowaniu brało udział 13 radnych. 9 głosów za, przeciw nie ma żadnego głosu, 4 głosy wstrzymujące się. Uchwała została przyjęta do realizacji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do podpunktu drugiego. W sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Rabka-Zdrój. A przeczytam uzasadnienie do tej uchwały. Zgodnie z artykułem 19 ustawy, ustęp 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, dalej UZZW, Rada Miejska w Rabce-Zdroju na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzenia ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Zgodnie z artykułem 27 a UZZW organem regulującym jest dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ponadto wskazuje się, że przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały wynika z przyjęcia przez Sejm ustawy z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Dziennik ustaw, pozycja 471, która dodaje do przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 19 września 2020 roku przepis artykułu 19a UZZW zgodnie z przepisem artykułu 35 ustęp 2 wyżej wymienionej ustawy Rady Gminy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu ścieków obowiązane są dostosować treść regulaminów i dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze ich właściwości do przepisów ustawy. Do przekazania projektu regulaminu oraz poinformowania o tym, że przekazanie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające na terenie gminy Rabka-Zdrój upoważniono burmistrza Rabki-Zdrój jako organ wykonujący z mocy artykułu 30 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwały Rady z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. Jest też tutaj z nami pan prezes zakładów wodociągowych.
Poprosiłbym o takie krótkie streszczenie tego regulaminu. Szanowny panie przewodniczący, panie burmistrzu, państwo radni. Tak jak było to powiedziane na komisji, ja w dużym skrócie tylko najistotniejsze informacje przytoczę. Otóż zmiana dzisiejsza, a tak naprawdę adaptacja tego regulaminu do obecnie obowiązującego stanu prawnego została wymuszona zmianą ustawy Prawo budowlane, które weszło w życie we wrześniu 2020 roku. Zmiana ta dotyczy głównie procedury wydawania warunków przyłączeniowych do sieci, czy to wodociągowych, czy też kanalizacyjnych. I sprowadza się do tego, że został wprowadzony prawem zakreślony termin 21 dni, w którym przedsiębiorstwo ma obowiązek wydać warunki przełączeniowe. Jeżeli nie wyda w tym terminie, będzie płacić kary określone w ustawie. Z jednej strony jest to zmiana prokliencka, która przedsiębiorstwu wskazuje, kiedy i w jaki sposób szybko ma sprawnie wydać te warunki, ale z drugiej strony też określa, w jakich przypadku można wydać te warunki, czyli musi być zachowana też ciągłość świadczenia usług. Ta woda w sieci po prostu musi być. Te urządzenia, do których przyłączany jest Kowalski, muszą być przedsiębiorstwa. I ta procedura też została nieco odformalizowana, bo mniej załączników potrzeba. Osoba zainteresowana przyłączeniem na naszej stronie znajdzie wniosek, w którym wypełnia odpowiednie rubryki i wskazuje miejsce przyłączenia, wskazuje miejsce zamontowania wodomierza głównego, sposób odbioru tego przyłącza, czyli w sposób taki bardziej przejrzysty, sprawny, szybki ma możliwość uzyskania warunków przyłączeniowych. Ta zmiana głównie tyczy się tego. Jeżeli będą jakieś pytania, bardzo proszę. Dziękuję panu. Czy jakieś pytania w sprawie tej uchwały od kolegów, koleżanek radnych? Nie ma pytań. Ta uchwała była również omawiana na komisji budżetowej. Poproszę tutaj panią przewodniczącą o informację, jak została zaopiniowana. Komisja budżetowa na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rabka Zdrój. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania uchwały numer 41. Pan Marek Ciepliński. Jestem za. Pani Małgorzata Choim. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula, nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem za. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem na tak. Pan Jan Kwatyra. Za. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowron. Nie mamy kontaktu. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Piotr Żółtek za. W głosowaniu brało udział 13 radnych, 13 głosów za, czyli uchwała przechodzi do realizacji, przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do podpunktu trzeciego. I w sprawie wystosowania apelu Rady Miejskiej w Rabce Zdroju adresowanego do Zarządu i Sejmiku Województwa Małopolskiego dotyczącego wprowadzenia zakazu montażu i eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie węgla na obszarze uzdrowiska w wydzielonych strefach ochronnych A oraz B. To jest projekt uchwały numer 42. Uzasadnienie. Konstytucyjnym obowiązkiem władz publicznych jest zwalczanie chorób epidemicznych i zapobieganie negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. Artykuł 60 ustęp 4 Konstytucji oraz ochrona środowiska, artykuł 74 ustęp 2 Konstytucji. Obowiązki Polski w zakresie jakości powietrza wynikające także z jej zobowiązań międzynarodowych, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.
obowiązuje państwa członkowskie, aby wartość dopuszczalnych norm pyłu PM10 były osiągnięte od 2005 roku, pyłu PM2,5 od 2015 roku, a bardziej restrykcyjne normy od 2020 roku. Ponadto zgodnie z dyrektywą 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu wartość docelowa benzopirenu powinna być osiągnięta od 2013 roku. Dyrektywa CAFE zobowiązuje państwa członkowskie, aby w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych, których termin wejścia w życie minął, plan ochrony powietrza określały odpowiednie działania, aby okres, w którym nie są one dotrzymywane, był jak najkrótszy. Wyżej wymienione dyrektywy zostały transponowane do prawa krajowego. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska, dalej POŚ, oraz rozporządzenia wykonawcze, w tym przede wszystkim rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu określają obowiązki po stronie organów w razie przekroczenia norm jakości powietrza. Dodatkowo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie C-336/16 KEV Rzeczpospolita Polska wyraźnie wskazał, że poprawa jakości powietrza w Polsce następuje zbyt wolno, a okres 10 lub więcej lat na osiągnięcie zgodności z normami jest zbyt długi. W związku z przekroczeniem w strefach województwa małopolskiego norm jakości powietrza aktualizował się określony w artykule 91 POŚ obowiązek opracowania przez Zarząd Województwa Małopolskiego programu ochrony powietrza. Został on przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr 25/376/20 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 12 października 2020 roku, pozycja 6337. Program przewiduje szereg działań, które mają na celu poprawę jakości powietrza. Między innymi program wyraźnie wskazuje, że jednym z zadań Zarządu Województwa Małopolskiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego jest przygotowanie i przyjęcie uchwał wprowadzających na wniosek gmin ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. I to jest artykuł 96 POŚ. Mając na uwadze obowiązki władz publicznych w kontekście jakości powietrza wynikające zarówno z prawa unijnego, jak i prawa krajowego, znaczne przekroczenie norm jakościowych dla benzynopirenów i pyłów zawieszonych oraz szkodliwy wpływ tych substancji na zdrowie, Rada Miejska w Rabce-Zdroju wnosi o wprowadzenie zakazu montażu i eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie węgla na obszarze uzdrowiska Rabka-Zdrój w wydzielonych strefach ochronnych A oraz B. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne i sporządził pan Stanisław Kiersztyn. Jest tutaj z nami pan Stanisław. Poproszę też o krótkie streszczenie tej uchwały dla pozostałych. Wysoka Rado. Tak. Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. W tym temacie były dwie komisje przeprowadzane. Na jednej komisji gościliśmy tutaj przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, który tutaj referował Państwu, na czym polega ta uchwała. Ja na komisji mówiłem, skąd to się wzięło, w ogóle te plany naprawcze. Rabka-Zdrój również dysponuje takim planem naprawczym dla naszej gminy. Ten plan jest zaakceptowany i pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. On się wpisuje w ten akt prawa wyższego rzędu, czyli w program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego i nosi imię Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Rabka-Zdrój, w którym są wyznaczone zadania, sami jakbyśmy sobie zinwentaryzowali te zadania i wyznaczyli, które mamy przeprowadzić, aby ten stan
powietrza radykalnie został poprawiony. Proszę Państwa, to tak tytułem wstępu. Sama do uzasadnienia tej uchwały można byłoby dodać jeszcze jedną rzecz, która się pojawiła w zeszłym tygodniu, mianowicie Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił złożoną przez sprzedawców węgla skargę kasacyjną w sprawie uchwały antysmogowej dla Małopolski. Wyrok najwyższej instancji oznacza, że przepisy antysmogowe dla Małopolski nie można już unieważnić. Co to oznacza? To oznacza, że uchwała antysmogowa obowiązująca w Małopolsce również obowiązuje nas i w tej uchwale są jakby wyznaczone pewne daty graniczne, w których musimy po prostu odchodzić od, krótko mówiąc, nie tylko od kopciuchów, ale też od kotłów trzeciej i czwartej klasy, które spalają właśnie węgiel, generalnie spalają węgiel. Proszę Państwa, taką datą graniczną tutaj to jest 1 stycznia 2023 roku, tak, gdzie każdy mieszkaniec z Małopolsce będzie musiał odejść od kopciucha, no i wymienić ten kocioł na kocioł w standardzie ekoprojektu lub na inne źródło ogrzewania, na przykład kocioł gazowy, pompę ciepła. To, co my robimy w tej uchwale, to tak naprawdę zawężamy ją jakby w dwóch obszarach. Pierwszy obszar w stosunku do prawa już istniejącego, tak, to jest to, że my od 1 stycznia 2022 roku zakazujemy w strefie A i B, czyli w tej strefie, w której wprowadzamy tą naszą uchwałę antysmogową, montaży urządzeń grzewczych na węgiel. Tak? Od tego odchodzimy. Czyli od 1 stycznia odchodzimy, nie będzie można montować urządzeń na węgiel. To jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa, obowiązuje nas ten drugi termin, tak? Czyli jeżeli ktoś już dysponuje kotłem węglowym, tak? Zwykłym kotłem węglowym, takim zasypowym ręcznym, to on będzie go musiał zlikwidować do 1 stycznia 2023 roku. Zwracam uwagę tutaj na tą rozbieżność jednego roku, czyli w pierwszym przypadku nie montujemy już urządzeń grzewczych, mamy jeszcze jeden rok czasu przejściowego, żeby zlikwidować stare kotły. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, taka dotycząca obostrzenia, które jest jakby mocniejsze niż w tej uchwale antysmogowej, chodzi o to, że od 1 stycznia 2030 roku odchodzimy od węgla w ogóle, czyli w strefie A i B nie będzie można opalać węglem. Proszę Państwa, i co to oznacza? Czyli to oznacza, że jeżeli ktoś ma kotły, nie mówię teraz o kopciuchach, tylko o kotłach trzeciej lub czwartej klasy, tak, to te osoby będą musiały te kotły wymienić do końca 2026 roku. Jeżeli ktoś dostał od nas kocioł dofinansowujący mu ekogroszek, to od 1 stycznia 2030 roku nie będzie go mógł użytkować. Tak? Żebyście Państwo to zrozumieli. Kolejna sprawa dotyczy biomasy, czyli tak zwanych peletówek i kominków. Tak? Czyli czyli od 1 stycznia 2023 roku w tej strefie A i B będzie można zamontować kotły na pelet z obniżoną emisyjnością. Tak? Ona wynosi dzisiaj, to jest minimum 40 mikrogramów na metr sześcienny. Ta norma, która będzie obowiązywała od 1 stycznia, wynosi 20 mikrogramów na metr sześcienny, czyli jest jakby dwa razy, ten kocioł jest tak bardziej, mówiąc w cudzysłowie, bardziej ekologiczniejszy, tak, dwa razy ekologiczniejszy. Natomiast już w programie Czyste Powietrze jakby można dostać dofinansowanie większe, mocniejsze na te kotły właśnie spełniające te normy standardowe. Proszę Państwa, ale jeżeli ktoś używa, na przykład dostał u nas w projekcie dofinansowanie do kotła na pelet, który spełnia polską normę PN EM 303/5/2012 lub unijną normę ekoprojektu, to jego te ograniczenia nie będą obowiązywać. On będzie mógł używać ten kocioł jakby do sprawności technicznej, no chyba, że po prostu sam zdecyduje na to, że już ma dosyć jakby zasypywania tego kotła i po prostu przejdzie na inne ogrzewanie. Zresztą w takiej perspektywie czasu mogą się pojawić nowe źródła, nowe technologie, które jakby ten problem też ograniczą. Proszę Państwa, to są jakby na wprost te elementy, które wynikają z podejmowanej tej uchwały antysmogowej przez Państwa. Kolejna sprawa, to chciałbym zwrócić na pewne czynniki zewnętrzne, które również towarzyszą temu tutaj zjawisku.
O uchwale antysmogowej już powiedziałem, tak? Czyli niezależnie od tego, czy Państwo wprowadzicie, przegłosujecie tę uchwałę, czy nie, obowiązują nas tak samo te progi tutaj odejścia od węgla. Także to i tak nas nie minie. To jest jak gdyby jedna rzecz. Druga sprawa to jest tak, spełnienie założeń polityki energetycznej Polski do 2024 roku, która zakłada odejście od węgla w paleniskach domowych do końca 2023 roku. Czyli tak naprawdę my nie robimy nic więcej niż to, co zakłada jakby strategia tutaj Rzeczypospolitej w naszym kraju. Kolejna sprawa, ważna sprawa, wydaje mi się, to jest polityka ekologiczna Unii Europejskiej. Unia będzie odchodziła od węgla, odchodzi już, praktycznie odeszła od węgla, będzie odchodziła od paliw kopalnych i jeżeli się pojawią dofinansowania, to w mojej ocenie będą one dotyczyły właśnie tych odnawialnych źródeł energii i bardziej właśnie związanych z ekologią. Także jak się pojawią projekty, będziemy mieć gotowość, tak, to przypuszczam, znaczy jestem pewien, że będzie można skorzystać z tych środków jakby zewnętrznych. To jest kolejna sprawa. Proszę Państwa, To nie jest tak, że tylko gmina Rabka-Zdrój podejmuje takie działania. Ja tutaj zwracam uwagę na to, że ta nasza rabczańska uchwała antysmogowa to nie jest równoznaczna tej uchwale, która została podjęta w Krakowie, gdzie jest całkowity zakaz spalania paliw stałych. Tak? U nas dotyczy to tylko tak naprawdę odejścia od węgla do 2030 roku. Oprócz nas jest jeszcze 9 gmin, które właśnie też w maju będą podejmowały te uchwały kierunkowe, intencyjne. Ja może je wymienię. To jest tak, Czarny Dunajec, Nowy Targ, Rabka, Zdrój, Chrzanów, Skawina, Zabierzów, Krzeszowice, Niepołomice, miasto Oświęcim i miasto Tarnów. Wiele z tych gmin jakby też wybrało tą ścieżkę taką naszą, gdzie my nie wprowadzamy na całym obszarze tej uchwały antysmogowej, tylko w strefie wydzielonej A i B, co jest to zgodne ze statutem uzdrowiska, który tutaj mam za sobą. Jak trzeba będzie, tam jest mapka, ja Państwu pokażę, jak to dokładnie wygląda, jeżeli chodzi o obszar administracyjny. Kolejna sprawa to jest, proszę Państwa, też mamy zapewnienie tutaj, czy jakąś promesę od Pana Ministra odnośnie właśnie programu Klimatyczne Uzdrowiska. Jest to program, myśmy od wielu lat ubiegali się o to, zresztą nie tylko my, ale też jakby Stowarzyszenie Uzdrowisk Rzeczypospolitej Polskiej, ale ten głos nasz był jakby też wyraźnie słyszany, ponieważ w 2018 roku miałem przyjemność jakby też referować ten temat związany z jakby z takim programem pilotażowym dla uzdrowisk. Ten program się pojawił. Jest szansa, że tam jest około 250 milionów jakby dedykowanych wyłącznie dla uzdrowisk, tak? I jest szansa, że wprowadzając tą uchwałę będziemy mogli skorzystać, być może skorzystać jakby takie głębiej z tych dofinansowań. Na bieżąco są prowadzone dotacje. Co prawda w regionalnych projektach operacyjnych nasza gmina przyznaje tutaj dofinansowania. Myśmy już ponad 300 kotłów wymienili z dofinansowań z gminy, z programów, z regionalnych projektów operacyjnych, gdzie powiedzmy, jeżeli mieszkaniec wymienia ze zwykłego kopciucha na gazówkę, to może dostać do 14 tysięcy złotych, tak? Natomiast cały czas prowadzone, ja bardzo dużo wypełniam wniosków do programu Czyste Powietrze. Około z okresu 10-miesięcznego, jak wypełniam mieszkańcom wnioski, nie tylko wypełniam, ale też pomagam rozliczać, bo to jest dosyć skomplikowane, to ja tych wniosków napisałem na kwotę 1 300 000 złotych, tak? Napisałem na taką kwotę napisałem, czyli to jest odpowiedź na Państwa pytanie, czy ludzie są zainteresowani. W 2020 roku 1300 ludzi przyjąłem w sprawie jakby informacji takich dotyczących właśnie zmian systemu ogrzewania czy powiedzmy docieplenia budynków i ten temat jest tematem naprawdę nośnym, ludzie są zainteresowani i ludzie chcą to zrobić. Ludzie chcą to zrobić, bo po prostu no, już mają dosyć, mówiąc tak kolokwialnie, chodzenia i załadowywania tego węgla do kotła. Tak? Tym bardziej, że koszty są porównywalne z kosztami gazowymi. Tutaj wchodzi element jeszcze sieci gazowej, gdzie nie wszędzie powiedzmy mamy tą sieć gazową, ale ja myślę, że w perspektywie 2 lat, tak jak to przysłał nam harmonogram Polska Spółka Gazownicza, my będziemy mieć 100% zgazyfikowaną gminę. Tak? Nasza strategia polega na tym, żeby każdemu mieszkańcowi, który zdecyduje się jakby przyłączyć do sieci gazowniczej, my napiszemy wniosek albo do programu Czyste Powietrze, albo zaproponujemy środki gminne, jeżeli Państwo się zdecydujecie na taki program, albo jeżeli się uda nam pozyskać środki z regionalnych projektów operacyjnych i tutaj trzeba też jakby rozmawiać z marszałkiem, myślę, że pan burmistrz tutaj jeszcze uzupełni moją wypowiedź, że pan marszałek obiecuje wspierać te gminy, które wprowadzają uchwałę antysmogową, to uda nam się pozyskać kolejne środki. Proszę Państwa, na końcu jeszcze chciałem Państwu wyjaśnić, jaka jest procedura formalna, tak? Żebyś
żebyście Państwo mieli pełen ogląd, jak to wygląda od strony takiej formalno-prawnej. Czyli Państwo, gdyby powiedzmy uchwała przeszła dzisiaj, Państwo podejmujecie tą uchwałę intencyjną. Kolejny etap, Zarząd Województwa Małopolskiego jakby też trochę w naszym imieniu otwiera konsultacje społeczne. Na tych konsultacjach społecznych każdy mieszkaniec, każdy obywatel, no powiedzmy każdy człowiek tutaj może jakby złożyć uwagi do obecnej, do projektu uchwały antysmogowej, która ma być konkretnie jakby wprowadzona na naszym terenie, czy tak? Czyli jeżeli mieszkaniec będzie miał jakieś uwagi, może takie uwagi wysłać do Zarządu Województwa Małopolskiego. Kolejna sprawa, to te wszystkie uwagi będą rozpatrywane przez jak gdyby w ostatecznym projekcie uchwały antysmogowej dla naszej gminy, aczkolwiek uważam, że uchwała antysmogowa to nie jest zbyt fortunne określenie, bo my tak, jak Państwo tutaj przeczytał, jak Pan Przewodniczący przeczytał, to jest odejście od węgla, tak? To nie jest uchwała antysmogowa w pełnym znaczeniu tego słowa. Kolejny etap to po konsultacjach będzie to przesłane do Pana Burmistrza pod opinię. Dopiero jeżeli Pan Burmistrz tutaj wyrazi pozytywną opinię, to to wraca z powrotem na Sejmik Województwa Małopolskiego, zbierają się radni Sejmiku i dopiero następuje wtedy przegłosowanie i ten akt zaczyna działać na naszym terenie. Proszę Państwa, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że sam jak gdyby ten teren dotyczy strefy uzdrowiskowej A i B. Oczywiście można podjąć dyskusję, tak, na jakim obszarze można by było wprowadzić tę uchwałę. Ja uważam, że no, tam, gdzie nie mamy jeszcze sieci gazowych, no to po prostu no, nie ma sensu jak gdyby wprowadzać tej uchwały antysmogowej, ograniczać po prostu ludzi, tak? Więc to będzie dotyczyło tylko strefy A i B. Czyli tam, gdzie jest to ścisłe lecznictwo uzdrowiskowe, no i wydaje mi się, że po pierwsze tutaj jest dosyć dobrze jak gdyby zgazyfikowana ta część Rabki. Funkcjonują dotacje, nie w takim stopniu oczywiście, jak każdy by chciał, natomiast nie można powiedzieć, bo one też są. No i jak gdyby też jakby od strony kuracjuszy, którzy do nas przyjeżdżają i tego profilu leczniczo-uzdrowiskowego też wypełniamy pewne założenia, które wynikają z ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym. No i ostatnia rzecz na końcu, którą chciałem powiedzieć, chodzi też o zdrowie, tak, bo wiecie Państwo, to jak to tutaj Pan Przewodniczący przeczytał to uzasadnienie, ale pewne programy naprawcze są jak gdyby rezonansem, są w odpowiedzi na pewien stan istniejący. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska prowadzą badania i one z badań jak gdyby ustalają, jakie są przekroczenia. Jeżeli chodzi o Rabkę, no to, czy w ogóle o Małopolskę, to jeżeli chodzi o pyły zawieszone, to Rabka, wydaje mi się, że nie ma problemu z pyłami zawieszonymi. Największy problem dotyczy właśnie tych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, czyli tego benzoalfapirenu, który jest znacznikiem tylko, on jest znacznikiem 12 czy kilkunastu substancji, tak? Czyli i Rabka jak gdyby ma, i w ogóle Małopolska ma problem właśnie z benzoalfapirenem. Jesteśmy gdzieś w środku tej skali między maksymalnym a minimalną gminą, która to ma, jesteśmy gdzieś w środku tej skali. Natomiast no to trzeba po prostu wyeliminować i to jest ten aspekt też zdrowotny. Z mojej strony to wszystko, jak będą jakieś pytania, to chętnie udzielę odpowiedzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do dyskusji. Pan Jan prosił o głos. Udzielam. Powiem szczerze, że mam poważne wątpliwości, jak się zachować tutaj przy tym głosowaniu. Wątpliwości, które wynikają, przynajmniej w moim przypadku, nie wiem jak tutaj koleżeństwo do tego się odniesie, ze zbyt mało precyzyjnych określeń i dla mnie tu jest za dużo takich niejasności. Ja pozwolę sobie zwrócić uwagę na kilka z nich. Mianowicie, tam bodajże w uzasadnieniu padło takie odwołanie do dyrektywy unijnej, numer jakiś tam, i że Europa będzie odchodziła od węgla. I rozumiem, że wszelkie te uchwały antysmogowe będą dotyczyć tego paliwa. Natomiast moje wątpliwości, że tak powiem, pojawiają się w momencie, kiedy przeczytałem sobie program, znaczy projekt uchwały
tej antysmogowej, że tak powiem, przygotowany przez sejmik. I co tutaj w tym programie, że tak powiem, mnie uderzyło? Mianowicie, że tam w paragrafie drugim są wymienione kominki, między innymi, jako instalacje, co do których będą stosowane pewne obostrzenia. I tutaj one są traktowane jako źródła ciepła bezpośrednio przenoszące to ciepło i rozprowadzające po pomieszczeniach. Czyli praktycznie każdy, kto ma, ja mówię, kominek niepodłączony do kaloryferu, do jakiejśkolwiek innej instalacji, spełnia akurat ten wymóg. Poza tym tutaj się wymienia, że te kominki muszą mieć zamknięte komory spalania, muszą mieć pewne urządzenia służące do regulacji temperatury. I co mnie osobiście się tutaj nie podoba, że stawia się pewne wymagania i to dość ostre, a w zasadzie pomija się tego typu urządzenia w dofinansowaniu. Bo dofinansowaniu podlegają wymiana kopciucha na piec nowej generacji, na te pelety, wymiana kopciucha na piec gazowy, natomiast już nie ma wymiany, na przykład jeżeli ktoś ma kominek, załóżmy tej starszej generacji, na kominek, który spełnia te narzucone, nie wiem na podstawie czego, akurat tutaj sejmik sobie takie obostrzenie, że tak powiem, wymyślił, nie dając przy tym takich szans, jak daje się innym, załóżmy, mieszkańcom na wymianę i poprawę, znaczy na zainstalowanie lepszej jakości kotła. Więc mówię, tu ja mam przede wszystkim takie, że tak powiem, zastrzeżenia, że dla mnie pewne rzeczy nie są jasno określone i czasami wychodzą troszeczkę za bardzo w przód w stosunku do tego, czego będzie wymagała od nas, nie wiem, Unia, bo tak ja rozumiem, że Unia będzie wymagała od nas, że likwidujemy wszystko, co jest opalane węglem. Dziękuję. Dziękuję panie. Czy pan Stanisław odniesie się tutaj do tego, tak? Dobrze, słychać mnie. Proszę, tak, to te uwagi są jak najbardziej celne. Ja tutaj odpowiedź mam taką, bo jak gdyby też skontaktowałem się jakby z głównymi oponentami uchwały antysmogowej właśnie dotyczącą kominków. Ci oponenci to się nazywają, znaczy mówię w stosunku do tych wprowadzanych tych uchwał, tak? To jest stowarzyszenie, ogólnopolskie stowarzyszenie kominki i piece. I właśnie to jest to, co tutaj pan radny podnosił. W związku z czym ja napisałem pismo oficjalne do Urzędu Marszałkowskiego i mówię, no jeżeli oni mają rację, no to po prostu zmieńcie uchwałę, tak? Bo będzie nierównoważność w uchwale, bo uchwała antysmogowa mówi w ten sposób, że jeżeli ktoś ma stary kominek, tak, a dostosuje ten stary kominek, dostosuje do nowych, do jakby zamontuje mu elektrofil, tak, i ten kominek mu spełnia już standard ekoprojektu i ta uchwała dopuszcza stary kominek, a nowa uchwała, a nowe urządzenie jest rugowane, ponieważ nie mogę go zamontować, więc macie asymetrię w uchwale antysmogowej, tak. I tutaj przyszło oficjalne pismo jakby skierowane tutaj proszę Państwa, pismo jest 14 maja, tak? Przyszło oficjalne pismo wicemarszałka województwa małopolskiego pana Tomasza Olenowicza, który odpisał w odpowiedzi jakby głównie na to, bo to nie tylko, bo to inne gminy też miały ten problem, tak? Że częściowo te jak gdyby postulaty stowarzyszenia kominki i piece zostały częściowo uwzględnione już w tych nowych projektach, tak? Czyli teraz to, co Państwo macie, ten projekt, to on jest jak gdyby, on już będzie aktualizowany do nowego projektu, uwzględniający częściowo te postulaty tego stowarzyszenia kominki. Natomiast wiecie Państwo, ja uważam w ten sposób. My nie mamy jak gdyby możliwości wprowadzenia na naszym terenie jakichkolwiek obostrzeń związanych z uchwałą antysmogową. My występujemy do zarządu. Oni powinni uchwalić
uchwalić takie prawo, które będzie konsumować z jednej strony interes obywateli, jak i producentów kominków. Tak? My się odnosimy do aktu prawnego. Więc jeżeli jest taka uwaga, to uważam, że jak najbardziej powinna być taka uwaga wystosowana przez Radę Miejską, na przykład Rabki-Zdroju, żeby zrobili korektę w uchwale antysmogowej, tak? Bo to może być problem prawny. Także z mojej strony to tyle. Natomiast tak jak powiedziałem, częściowo jest to już uwzględnione. Natomiast wiem, że też Urząd Marszałkowski powołał specjalnego eksperta, już nie pamiętam, czy to jest Politechnika, czy z jakiegoś, tak żeby właśnie odnośnie norm, które mają spełniać te urządzenia. Czyli to, co pan Janek powiedział, bo rzeczywiście byłaby pewna asymetria w tej uchwale. Także z mojej strony to tyle. Dziękuję. Tutaj pani Aleksandra Koper, proszę. Dziękuję. Tylko powiedzieć tak. Panie Stanisławie, byliśmy wczoraj na komisji, rozmawialiśmy dużo na ten temat. Powiem tylko tyle. Nie jestem przeciwna, absolutnie. Zależy mi, zwłaszcza, że jestem rodowitą mieszkanką Rabki-Zdroju, zależy mi na tym, żeby mieszkańcy mieli świeże, dobre powietrze. Ale też mi zależy, żeby ci mieszkańcy mieli pewność, że to, co my tutaj uchwalimy, da im, że tak powiem, spokojny sen. Czyli idą za tym pieniądze. Dla mnie jest to za wcześnie ta uchwała. Jest po prostu za wcześnie wprowadzana, według mnie. Fajnie, co tak jak tutaj kolega powiedział, że pewne rzeczy są blokowane, pewne będą w ogóle skasowane. Nie mamy na to pieniędzy. Miasto też nic nie zrobiło, żeby pozyskać. To co pan mówi, że tam 300 kotłów zostało wymienionych, ale to jest naprawdę kropla, po prostu kropla w morzu potrzeb. W związku z tym nie ma pieniędzy jak gdyby zagwarantowanych ani w budżecie miasta, ani w sejmiku. Nie mamy, że tak powiem, konkretnych decyzji, że tyle i tyle na przykład dostaniemy. Druga sprawa. Nie mamy zrobionej inwentaryzacji terenu strefy A ani B. W ogóle rozszerzenie tej strefy na strefę A i B i objęcie tylu budynków tym programem dla mnie to jest trochę za dużo. Naprawdę za dużo. Nie wiem skąd akurat, że to, tak jak pan mówi, powołuje się pan na to, że tak uchwała uzdrowiskowa mówi, że tak to musi być taki zasięg po prostu uzdrowiska, prawda? Tam są naprawdę domy stare, proszę mi wierzyć. I może się okazać, że przyjdą ekspertyzy i nagle się okaże, że ten dom nie zakwalifikują, tego domu nie zakwalifikują i będzie problem. Ci ludzie zostaną na lodzie bez pieniędzy, bez opalania. No na razie mamy zimy w naszym układzie geograficznym. Druga sprawa. Powiem tak. Ja bym chciała, żebyśmy popracowali jeszcze nad tą uchwałą, żebyśmy dzisiaj ewentualnie zastanowili się, czy to jest dzisiaj dobry moment, żeby ją przegłosować i żeby ją na przykład już dopuścić, że tak powiem, do realizacji. Może jednak byśmy się mogli zastanowić, żeby przesunąć jej jak gdyby wprowadzenie, wycofanie i jeszcze raz konkrety. Na przykład tu też oczekuję od pana burmistrza konkretów, jeżeli chodzi o pieniądze w budżecie. Co miasto by mogło, jak miasto pomoże tym ludziom. Inwentaryzacji tych budynków na przykład. Miejsc, które są naprawdę najbardziej potrzebujące, bo są takie osoby niestety, które będą bardzo dużo potrzebowały pieniędzy. I tak jak mówię, nie podoba mi się, tak samo to co tutaj kolega radny Kwatera podkreślił, nie podoba mi się w tej uchwale sejmiku pewne zakazy, pewne naprawdę zakazy. Mówi pan tu o kominkach, że taki kominek, a nie inny kominek. No dobrze, ale jak ktoś ma teraz ten kominek, to musi go zburzyć i zrobić inny kominek albo zmodyfikować ten kominek, żeby w tym momencie on dalej działał. Czyli to są znowu pieniądze. Cały czas są pieniądze. Tak jak mówię, mnie chodzi o to, że my nie mamy w sumie na to pieniędzy. Nie możemy ludziom powiedzieć, że dajemy tyle i tyle pieniędzy, pomożemy takim i takim osobom, będzie to wszystko hulało, proszę się nie bać, startujemy. Gmina daje tą pewność mieszkańcom. My tej pewności na dzień dzisiejszy nie mamy i nie możemy dać tej gwarancji ludziom. Po prostu nie możemy im dać. I tak jak mówię, ja bym zgłosiła taki wniosek, żeby się zastanowić, przegłosować, żeby po prostu tą uchwałę na dzień dzisiejszy wycofać z porządku i w tym momencie jak gdyby spróbować jeszcze raz usiąść i szukać pieniążków, pisać do sejmiku, pisać do posłów naszych z naszych tutaj okręgów wyborczych na przykład,
radnych, którzy nas reprezentują w sejmikach województwa, na przykład w powiecie, żeby szukać tych pieniędzy jednak pewnych, że jak mieszkaniec przyjdzie, co tu pan ładnie powiedział, że możemy złożyć, każdy mieszkaniec może jakieś swoje uwagi złożyć. Szczerze, to nic nie da, że ja sobie złożę taką czy taką uwagę, bo ja mogę sobie złożyć. I nagle się okaże, że tych uwag jest bardzo różnych, będzie podejrzewam, bo każdy ma swoje problemy, ale nie ma na to pieniędzy. Po prostu nie ma. Na dzień dzisiejszy my nie mamy na to pieniędzy. Mamy tylko super sprawę, że chcemy mieć czyste powietrze. I nic z tego nie mamy więcej. Tylko możemy mieć czyste powietrze w Rabce, jeżeli przystąpimy i będziemy na ludziach wymuszać, bo my będziemy wymuszać pewne rzeczy, które niestety sejmik nas już zobowiązał, bo nas zobowiązuje do tego. Dlatego nie ma pieniędzy. Dlatego ja uważam, że dzisiaj można by było się zastanowić, czy faktycznie będziemy głosować, czy lepiej to przełożyć i zacząć szukać na to pieniążków i jeszcze raz pochylić się nad tą ustawą. Nie musimy być pierwsi. To, że wie pan, mnie też argument nie przekonuje, że w powiecie, że w Małopolsce już 10 mil przystąpiło. Niekoniecznie, nie musimy być pierwsi na starcie. Nie musimy być naprawdę pierwsi. To się dopiero wszystko rozkręca. To dopiero idzie. I myślę, że oni muszą mieć jak gdyby statystykę, ile jest chętnych i wtedy będziemy szukać pieniędzy. A też nie mamy gwarancji, że my z tych 10 gmin dostaniemy te pieniądze na te zadania. Że my rzeczywiście dostaniemy te kwoty, które zadowolą ludzi i że będziemy mogli to naprawdę wprowadzać. Bo później my jako miasto zostaniemy z tym problemem. My jako miasto. Nie sejmik, tylko my. Dziękuję. Dziękuję pani radna. Pani Stanisławie, odniesie się pan do... No, panie Aleksandro, no, dziękuję za ten głos. Tutaj z pokorą go przyjmuję. Natomiast, no, wie pani, ja nie jestem w stanie jak gdyby odpowiedzieć za zarząd województwa małopolskiego co do środków, bo to jest główny jak gdyby tutaj pani argument. Natomiast my też, wydaje mi się, że to co pani powiedziała, to jest kolejny głos wzmacniający jak gdyby w ogóle to tutaj stanowisko w tym, żebyśmy po prostu otworzyli dyskusję o programie gminnym, tak? Czyli jak powinien wyglądać program gminny, wiedząc ile ma, jaki jest zakres i od inwentaryzacji, to co pani słusznie tutaj zauważyła, wiedząc jaki mamy zakres zadania, wiedząc jakie mamy środki, będziemy mogli zaplanować. Ja wstępnie jak robiłem zadania, te które mamy wyliczone w tym naszym programie naprawczym do potrzeb, to tam wyszło mi, że przy przekazywaniu tej kwoty uzdrowiskowej, którą otrzymujemy, to nam wychodzi 90 lat, tak? I dlatego jak gdyby myśmy też to argumentowali władzom wyższym, że chcieliśmy pokazać, że takie samorządy wiejskie czy wiejsko-miejskie, które mają budżety takie, jakie mają, nie są same w stanie udźwignąć tego zadania, tak? No więc jakby to tyle tytułem komentarza z mojej strony, ale aczkolwiek wydaje mi się, że jednak rozmowa też powinna zmierzać w tę stronę, aby wskazać po prostu ten nasz gminny program, tak? Wie pan co, tak jak powiedziałam, ja nie jestem przeciwna, tylko ja uważam, że to jest za wcześnie. Nie mamy pokrycia na to wszystko i nie mamy pewności, że będziemy mieć to pokrycie. I to mnie po prostu w tym momencie jak gdyby hamuje przed pewnymi decyzjami. I tak jak mówię, mieszkańcy będą się tego bać i po prostu będzie taka sytuacja, że na przykład będą zmuszeni, tak jak pan mówi, bo tam są konkretne podane daty, konkretne już, że tak powiem, wymogi będą w tym momencie stosowane i nagle mieszkańcy staną przed dylematem, no dobrze, ale ja nie mam za co. Miasto nie ma pieniędzy, ja nie mam pieniędzy, sejmik nie dał pieniędzy, pan minister nie dał pieniędzy, to dlaczego, to za co ja mam to zrobić? I to my zostawiamy mieszkańców, a uważam, że naszym obowiązkiem jako radnych jest dbanie o interes przede wszystkim mieszkańców. Przede wszystkim mieszkańców. Super fajnie, że sejmik sobie takie uchwały przyjmuje, głosuje i super jest. Nie wiem, szczerze powiem, bo ja bym chętnie porozmawiała z naszymi przedstawicielami regionu, jak oni do tego podeszli i dlaczego zainicjowali taką uchwałę w ogóle w sejmiku, a nie rozmawiali, że tak powiem, z tymi najniżej. Z tymi najniżej. Ja nie mam naprawdę do pana uwag. No w tej chwili po prostu dyskutujemy. Ale tak jak mówię, nie podoba mi się to. Może poczekajmy chwilę. Może jeszcze okaże się, że jakieś środki się pokażą. Tutaj pan burmistrz na komisji też powiedział, że występuje z racji tego, że my jesteśmy uzdrowiskiem, że są jakieś tam możliwości pozyskania pieniędzy właśnie z tego pułapu, że to my jako gmina uzdrowiskowa. Ale to jest wszystko może.
Może dostaniemy, może będziemy mieć, może tak będzie. Nie mamy nic na papierze. A ja bym chciała dzisiaj na przykład zobaczyć, że my przystępujemy, głosujemy, ale pani Skawin na przykład mówi, tyle mamy w budżecie pieniędzy, tyle nam daje pan minister, tyle sejmik daje. Proszę bardzo, jestem za dwoma rękami. Dziękuję. Dziękuję pani radna. Pan Marek Ciepliński prosił o głos. Udzielam. Tak, witam serdecznie. Ja tutaj też popieram moich przedmówców, którzy tutaj wspomnieli też o inwentaryzacji na tym obszarze strefy A i B, bo nie wiemy, ile tych kotłów jest do tej pory do wymiany. I mam też tutaj pytanie, bo na komisji uzdrowiskowej, gdzie był tutaj przedstawiciel sejmiku, poruszałem tam kwestię wyboru przez mieszkańców firmy, która będzie montowała ewentualne inne źródła grzewcze. Chciałbym uzyskać odpowiedź, czy w ogóle skłonili się Państwo nad tymi właśnie problemami, że mieszkańcy będą mogli wymienić ze swojego wyboru, znaczy wybierać swoją firmę? To jest pierwsze moje pytanie, bo do tej pory mamy wszystko bez echa, więc ja też nie mam tutaj ufania absolutnie tutaj do twórców tej uchwały. Druga sprawa, mam pytanie, bo padło tutaj, że było 1300 wniosków, tak, w gminie rozpatrzonych. Tak? 1300. Panie Marku, to ja może później odpowiem. Wymieniono, bo ja chcę wiedzieć, ilu z tych 1300 było zrealizowanych tutaj inwestycji. Jeszcze jakieś pytania, panie Marku? Chciałbym wiedzieć, bo tutaj padło wcześniej, pan Staszek Kierszczyn wspominał, że 1300 zostało pozytywnych tutaj petentów załatwionych, tak? Wniosków, tak? Właśnie. Ile z tych 1300 wniosków do tej pory było to zrealizowane? Bo tak jak tutaj pani radna Aleksandra Koper właśnie o tych obawach. Ja też mam wiele obaw, bo pierw powinniśmy coś mieszkańcom dać w zamian, a nie od razu wprowadzać zakazy. Tym bardziej, że też nie mam zaufania do regulaminów, które są ustalane właśnie przez wyżej rządzących od nas. Sam doświadczyłem takich zmian, było mówione i obiecywane coś innego, później zmienili regulamin. Dlatego ja mówię, zróbmy pierw coś wcześniej, a później głosujmy nad uchwałami na pozytywne głosy i tak dalej. Chciałbym uzyskać tutaj konkretne informacje. Ile kotłów jest w strefie A i B do wymiany? Czy ci tutaj mieszkańcy z tych stref, wszyscy co posiadają te kopciuchy, w cudzysłowie, się zgłosili do urzędu? I ilu z tych wniosków, i ile petentów z tych 1300 wniosków zostało pozytywnie zrealizowanych? I tutaj wszystko, panie Marku, tak? Wstępnie tak, ale jeszcze będę chciał, chcę tylko na razie to usłyszeć. Panie Stanisławie. Dziękuję. Panie Marku, wynotowałem sobie tutaj 4 punkty. Ja będę tutaj jakby po kolei mówił. Jeżeli chodzi, mówił pan o urządzenia grzewcze, czy jakie urządzenia można instalować. To jest zależne od regulaminu danego programu, tak? Czy niezależnie, czy na przykład jest to program, regionalny program operacyjny, czy jest to program Czyste Powietrze, czy są to robione projekty na przykład w partnerstwie z innymi gminami, to ma po prostu wpływ, ma na to polskie prawo. Bo na przykład, jeżeli robimy partnerstwo z innymi gminami, tak jak to na przykład robimy z Zielonym Pierścieniem Tarnowa, gdzie tam jest 100 milionów do podziału, to obowiązuje nas prawo, ustawa Prawo Zamówień Publicznych i wtedy wykonawca musi być wyłoniony w drodze przetargu. I wówczas mieszkaniec nie ma możliwości jak gdyby zainstalowania dowolnej instalacji. Ta instalacja jest mu narzucona po prostu, bo taki jest jakby wymóg prawny i tutaj nie ma po prostu odstępstwa od tego. Natomiast w innych projektach, czy na przykład w regionalnych projektach operacyjnych, czy w programie Czyste Powietrze, to mamy tutaj dwa aspekty.
pierwszy aspekt to dotyczy parametrów technicznych danego urządzenia. Po prostu my jak gdyby oceniamy tylko od strony technicznej to urządzenie. Natomiast każdy może sobie zamontować dowolne urządzenie, byleby ono spełniało taki standard, na przykład żeby się mogło wylegitymować standardem ekoprojektu. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, wiem, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a właśnie żeby w tym temacie pomóc mieszkańcom, buduje taką listę partnerów zaufanych, gdzie powiedzmy będzie taka lista, że mieszkaniec będzie miał stuprocentową pewność, że montując to urządzenie będzie mógł liczyć na zwrot środków, które poniósł. To jest jak gdyby w kwestii urządzeń grzewczych. Odnośnie tej liczby 1300 ja nie miałem na myśli tutaj złożonych wniosków, chodziło to o ilość ludzi, która u mnie była, tak? To było 1300 ludzi, bo ja prowadzę szczegółowe statystyki ze względu na obowiązek sprawozdawczości, jaki po prostu jest nałożony na naszą gminę i ja muszę jakby do Urzędu Marszałkowskiego te dane podawać, tak? Więc wyszło mi że za 2020 rok tyle ludzi było u mnie, tak? Tyle ludzi rozmawiało w temacie docieplenia budynku, zmiany systemu ogrzewania oraz uchwały antysmogowej, tak? Ja nie liczę tutaj osób, które powiedzmy gdzieś tam na prelekcjach, gdzieś tam tłumaczę i tak dalej. Tych osób nie liczę, mówię tylko o jakby tutaj o tych w biurze. Kolejna sprawa, o co pan pytał, to jest inwentaryzacja. No ta inwentaryzacja to jest bolączką nie tylko w skali naszej gminy, ale w skali całego kraju. Po prostu było, myśmy brali też udział w programach pilotażowych, żeby ten temat tutaj ugryźć. Natomiast najlepsza inwentaryzacja, jaka się sprawdza, która jest skuteczna, to jest ta droga krakowska, czyli od drzwi do drzwi wypełniamy ankietę. No bo często nawet mieszkańca, jak pan zapyta, jaki pan ma kocioł, ile kilowatów, tak? A co to jest kilowat? Po prostu trzeba pewne rzeczy zrobić za ludzi, tak? No nie ma innego wyjścia i tą inwentaryzację zrobić. Wiem, że tutaj z Politechniką moglibyśmy na pewne wsparcie liczyć odnośnie przeliczenia i właśnie wyznaczenia tego zakresu zadania, ale dane musimy jakby sami pozyskać, tak? To jest jakby też obowiązek, który został też przerzucony na gminę. Gminy mają taki obowiązek i mieszkańcy też, to wynika jakby z obowiązujących przepisów, że sami mieszkańcy muszą złożyć, no zinwentaryzować się, tak, do gminy, będą musieli jakby to wskazać. I jeszcze coś pan pytał, chodziło o te zakazy. Panie Marku, i ja odpowiem w ten sposób. Te zakazy, one już są. One wynikają z uchwały antysmogowej. To, co powiedziałem na początku, jeżeli ktoś ma kopciucha, tak? Jeżeli ktoś ma kopciucha, to od 1 stycznia 2023 roku, jeżeli przyjdzie straż miejska i zobaczy, że on ma takiego kopciucha, to ta osoba zostanie ukarana za to. To nie wynika jakby z naszego prawa, tak? Bo nikt tutaj jakby nawet nie ma możliwości, Rada Miejska nie ma takiej możliwości, żeby to uchwalić. To wynika z przepisów obowiązujących. Natomiast skąd się wzięły takie obostrzenia w uchwale antysmogowej? Ja to mówiłem w poniedziałek na Komisji Uzdrowiskowej, nie będę przedłużał, ale dwa zdania może jeszcze w tym temacie powiem. Proszę Państwa, są robione w ramach państwowego monitoringu środowiska, są rozmieszczone stacje w Polsce, tak? Między innymi taka stacja jest w Rabce, myśmy wielokrotnie o tą stację walczyli, w końcu się udało, tak? Także my mamy wyniki ze stacji, po prostu są wyniki referencyjne, w odróżnieniu od tych, które są niereferencyjne, które są do niczego jakby nieprzydatne, mówiąc od strony takiej właśnie jakby obliczeniowej. Te wyniki są zbierane jak gdyby przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i robione są raporty. I z tych raportów, jak państwo, pan przewodniczący czytał na początku, jest napisane, że strefa małopolska, bo to jest podzielone na strefy, że w strefie małopolskiej występują przekroczenia, tak? I przekroczenia tych substancji. Tam jest bodajże 12 substancji badanych i jeżeli wyjdzie, że są przekroczenia w danych dziedzinach, tak jak na przykład wyszło, że jest benzoalfapiren, pyły zawieszone przekraczają, to Zarząd Województwa Małopolskiego ma obowiązek zrobienia takiego dokumentu naprawczego. Ten dokument naprawczy nazywa się właśnie Program Ochrony Powietrza. To jest jedna sprawa. No i teraz wyszło z badań, że takie są przekroczenia i jest takie, powiedzmy, zanieczyszczenie powietrza, że tylko radykalne środki spowodują poprawę stanu powietrza, tak? Dlatego zostały odrzucone kotły czwartej klasy i tylko zostały jakby uwzględnione kotły w ekoprojekcie. To tak tytułem uzupełnienia. Nie wiem, czy wydaje mi się, że tutaj staram się jak najpełniej odpowiedzieć na to pytanie. Pan Paweł Rogowiec prosił o głos. Ja może powiem, jaka opinia była Komisji Uzdrowiskowej.
Opinia Komisji Uzdrowiskowej była pozytywna, czyli pozytywnie zaopiniowała ten projekt w sprawie wystosowania apelu do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju adresowanego do Zarządu i Sejmiku Województwa Małopolskiego dotyczącego wprowadzenia zakazu montażu i eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie węgla na obszarze uzdrowiska w wydzielonych strefach ochrony A oraz B. I ja ze swojej strony powiem tak. Cały czas funkcjonują jakieś programy, które wspomagają wymianę pieców, wspomagają termomodernizację budynków i tak dalej. Myślę, że nadszedł też czas, żeby wprowadzić jakieś poprzez pewne zapisy, no nie tyle nakazy, czy obowiązujące takie przepisy, które restrykcyjnie ingerują jakby w to, że ktoś ma wymienić i koniec, nie? Ale jakieś stopniowe wprowadzanie obostrzeń rozłożonych w latach. Myślę, że trochę też społeczeństwo zmusi do tego, żeby jednak się przyłożyć i rzeczywiście coś z tymi piecami robić, bo taka sytuacja może trwać i latami i nic się nie zrobi. No, dlatego uważam, że jeżeli nie wprowadzimy jakichś przepisów, które w jakiś sposób już zaczną powolutku regulować to ograniczenia, to po prostu to będzie trwało i zawsze będą niezadowoleni i zawsze nie będzie coś się komuś podobało. Dlatego no, ja uważam, że jak najbardziej taką uchwałę, taki apel można tutaj przegłosować pozytywnie. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. No, dziękuję pan Robert. Przepraszam, jeszcze dodam tylko, że będąc na początku jakby tej drogi mamy największą szansę pozyskania, jeżeli pojawią się te środki, największą szansę pozyskania większej ilości tych środków, bo zawsze jest tak, że jeżeli coś się rozpoczyna, to te gminy, te samorządy, które biorą pierwszy, jakby startują pierwsi, mają te środki większe. Później te środki jakby się ograniczają i te gminy, samorządy otrzymują mniej tych środków. No, to już taka rzecz jest naturalna, bo to w każdym programie, w każdej inwestycji takie rzeczy się zdarzają. I tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Robert Skipiała prosił głos. Pierwsza jest taka, że panie Staszku, jak z tymi informacjami, które przekazał tu pan do nas, dotrzeć do każdego obywatela naszej gminy, jak wiecie, do gospodarstwa z tym problemem. To, bo my mówimy, to są i fora i tak dalej, ale może znaleźć jakoś bardziej drogę do z tymi problemami do jakby naszych mieszkańców. To jest raz. Z drugiej, jeżeli nie zrobimy tak, jak tu już pan powiedział, mój przedmówca, jakiegoś kroku w tym kierunku, to za 10 lat będziemy mieć ten sam problem. Za 10 lat, tak samo. Oni z nimi nie zrobili, czekamy, może dadzą, może nie dadzą. Musi być jakiś krok w tym kierunku, żeby zmusić, nawet mówię nie wszystkim, bo to mówię, programy będą. Może trzeba założyć w uchwale, że dopisać, że o ile programy, które jakby powiedzieć przewidują, tak, może taką klauzulę trzeba wpisać do uchwały, że będą realizowane wszystkie te nasze zadania, o ile środki będą po prostu spływały na tego typu poprawę. I trzecie takie już pytanie do pana burmistrza. Panie burmistrzu, kiedyś tam pan w poprzednich jakby rozmowach czy przedstawiał pan, że Politechnika Krakowska jakby zinwentaryzuje u nas problem tych kotłów i tak dalej. I to jakby padło. No to było takie hasło, że Politechnika podjęła się inwentaryzacji, że to na naszym strefie i tak dalej. I to potem, jak to mówi, uszło, ucichło i nie wiem, jak ta sprawa wygląda. Dziękuję. Pan burmistrz tutaj chyba na koniec dyskusji odpowie na wszystkie jeszcze pytania i swoje stanowisko. Przedstawi pan Stanisław. Dziękuję za oddanie głosu. Szanowni Państwo, ja panie Robercie też odpowiem w kwestii tej Politechniki i w sprawie inwentaryzacji, ale zaczynając od pana jakby pierwszego pytania, jak dotrzeć z informacją? Ja teraz ta pandemia troszeczkę pokrzyżowała plany, ale ja chodzę do dzieci, tak?
robię w każdej szkole takie lekcje edukacyjne. Każdemu dziecku rozdajemy tam taki woreczek, no tam pewne są takie suweniry. Natomiast oprócz tego każdemu dziecku mówię, daję dwie ulotki. Jedną taką zieloną dotyczącą uchwały antysmogowej, czyli o obowiązku wymiany, a do drugiej ręki daję mu uchwałę, gdzie można dostać dotację, tak? I mówię, przekażcie tą informację rodzicom, tak? I jakby zwrotnie te dzieciaki jakby przekazują tą informację i to jest jakby najlepsza forma, tak? To jest też budowanie pewnego zaufania społecznego. Ale to jest jedna sprawa. Natomiast chciałbym to jakby, to co my jakby bez pośrednio, no oczywiście ja tam też jakby ludziom o tym mówię, natomiast to wynika też jak gdyby z nałożonych obostrzeń na gminę, ja już to powiedziałem, ale chodzi o to, że teraz jest tak, że w tym roku my dwa razy wyślemy drukiem bezadresowym do każdego adresu, dwa razy do przedsiębiorców właśnie informacje o tym, że będą musieli to zrobić, tak, że jest taki przepis, tak, że jest taki przepis i to trzeba zrobić i każdy dostanie taką informację, plus jeszcze dostanie ankietę od nas. My tylko czekamy na jedną rzecz, ponieważ wiecie Państwo, jest pewna też asymetria między przepisami lokalnymi, przepisami województwa i przepisami ogólnopolskimi, tak? Bo na przykład ustawa Sejmiku Województwa Małopolskiego mówi o tym, że jest obowiązek inwentaryzacji, tak? Natomiast teraz taki obowiązek będzie jak gdyby na poziomie kraju. Tylko problem jest taki, jakie dane mamy zbierać, żeby z jednej strony to, co zbieramy, na przykład, co nam nakazuje Zarząd Województwa Małopolskiego, było zgodne z tym, co nam nakazuje kraj, tak? Bo jeżeli będą dane niezgodne, a mam taką opinię jakby też z NFOŚ-u, że nawet jakbyśmy sobie zaczęli zbierać sami swoje dane, to będziemy musieli jeszcze raz to zrobić, ponieważ dopiero nam powiedzą, co mamy zbierać. Więc my w czerwcu ma się pojawić jakby taki zakres danych, który będziemy zbierać i każdy dostanie taką ankietę. Natomiast wie pan, no nie ma sensu jak gdyby dwa razy to robić, żeby nie wprowadzać zamętu, tak? Że już raz wyślemy do ludzi to, co powinni dostać, tak? Na co powinni odpowiedzieć. Czy to jest kwestia tej inwentaryzacji? Natomiast tak, jeżeli chodzi... I to jest jakby też odpowiedź na tą politechnikę, bo wie pan, mając dane, oni nam zrobią, to nie ma problemu, tak? Bo to wyliczą, bo to jest jak gdyby też w zakresie tych ocen energetycznych czy audytów energetycznych budynku, to się tak fachowo nazywa, tak? I oni nam to zrobią. No, my będziemy mieć dane, trzeba to będzie dane zebrać, no przekazać im, ja myślę, że nam to zrobią. Myślę, że pan później jeszcze tutaj powie, ale co do zasady, no co nie mają? Jak nie mają, nie wiedzą. To... Tak, oczywiście, to jest bardzo słuszne. Zaraz, bo to jeszcze pan jeszcze pytał, ustawić będzie. Już wpisem się. Chodziło jeszcze panu jeszcze chyba o uchwałę antysmogową, tak? Bo nie pamiętam jeszcze, jakie było drugie to pytanie. Znaczy ja mówiłem o tym, no, czy nie można wprowadzić jakiejś klauzuli, że przy tej uchwale, realizacja tej uchwały będzie po prostu, jakby powiedzieć, obowiązująca. Aha, już wiem. Tak. Systematycznie czy tam w ramach pozyskanych środków. Rozumiem. Właśnie, to jest bardzo ważny aspekt, tak? Nasza gmina od samego początku, na wszystkich komisjach sejmowych, na wszystkich pismach do Urzędu Marszałkowskiego, wszędzie pisaliśmy, że owszem, my wprowadzamy uchwałę antysmogową pod warunkiem, że znajdzie się dofinansowanie, tak? No. Muszę odpowiadać na to pytanie? Dobrze. Ale wiecie Państwo, bo to nie chodzi tak, bo to wiadomo, że jeżeli się jest w samorządzie, trzeba rozmawiać z ludźmi, tak? No i pierwsze to, co pytają ludzie, to jest to, co pani Aleksandra powiedziała. No dacie nam pieniądze, to nie ma problemu, no. Za chwilę powiedzą, dajcie nam do ogrzewania, ale to już jakby drugi aspekt. Natomiast tak, żeby to jasno wybrzmiało z mojej wypowiedzi, tak? My za każdym razem mówimy to. I stąd ten program, i tak samo zwracaliśmy się o ten program dla uzdrowisk, bo to jest nieuczciwe, dlatego że problemy związane z niską emisją najbardziej dotykają właśnie uzdrowiska, ponieważ one z tego żyją, tak? A jeszcze jak nam zrobili czarny PR, no to ja nie muszę jakby tutaj Państwu tłumaczyć, jak to wyglądało. Więc od początku mówimy, że to powinno być te dofinansowania. Myśmy zaproponowali tutaj panu Bartoszowi Orłowi, który jest pełnomocnikiem rządu do spraw programu czystego powietrza, że zróbcie tam trzecią ścieżkę dla gmin, które chcą wprowadzić
Nie tylko dla gmin uzdrowiskowych. Dla tych wszystkich gmin, które chcą wprowadzić uchwały antysmogowe, zróbcie trzecią ścieżkę dla uzdrowi. Dla uzdrowisk każdemu dajcie po 37 tysięcy, niezależnie od dochodu od niczego. Po prostu jest jakaś gmina, która chce to wprowadzić, dajecie każdemu budynkowi po takich pieniądze. Taka była propozycja Rabki. Także w tym temacie się też sporo dzieje, natomiast no to też pewne rzeczy nie zależą od nas. I to jak gdyby chyba tutaj cała moja wypowiedź w tym temacie. Dziękuję za to pytanie. Dziękuję pani Stanisław. Radna Aleksandra Koper jeszcze chciała zabrać głos. Ja tak krótko, chciałam tylko powiedzieć tyle. Cały czas tłumaczymy, jeszcze raz powtarzam, uchwałę sejmiku i tłumaczymy, jacy będziemy zdrowi i jak to będziemy się nam się fajnie oddychało. I ja jeszcze raz tylko powiem, ale zmuszamy mieszkańców, nie dając im nic w zamian, zmuszamy ich do tego, żeby się dostosowali do tej uchwały. I jeżeli my tak zdecydujemy, to my się będziemy z tego tłumaczyć. I jak przyjdzie jeden i drugi, panie Stanisławie, to ja bym chciała, żeby pan powiedział do mieszkańca, proszę pana, proszę bardzo, ma pan wymiany, tu ma pan pieniądze, nie ma sprawy. Nie mam nic wtedy do powiedzenia. Nie tłumaczmy tej uchwały. Tylko zastanówmy się, jak tym mieszkańcom dać te pieniądze na ten cel i jak tego dokonać. Bo to, że my będziemy trochę bardziej zdrowi i trochę lepsze powietrze będziemy mieć, to naprawdę mnie to nie przekonuje. Bo oprócz powietrza to my jeszcze musimy zapytać, jak my jemy, jak my żyjemy, bo to jest też wpływ na nasze zdrowie niestety tak samo ma. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie do pana, panie burmistrzu. W związku z tym mam takie pytanie. Czy pan jest w stanie na dzień dzisiejszy zagwarantować w budżecie miasta konkretną kwotę na ten cel? Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z radnych jeszcze ma jakieś pytania? Poproszę. Konkretne daty padają, bardzo konkretne, natomiast żadnych konkretnych sum, żadnych nawet w procentach, ja już nie mówię konkretną jakąś sumę pieniędzy, ale w procentach, że na przykład na gminę są w stanie zabezpieczyć jakiś tam procent tych kosztów. Nie ma żadnych konkretów, jest konkretna tylko data wymogu, że w tym dacie musimy się zmieścić, wtedy mamy zlikwidować kotły, natomiast od nich żadnych konkretów innych nie osiągamy. Przynajmniej nie mamy tu podanych. Dziękuję. Dziękuję. Tak, poproszę jeszcze pan. Szanowni Państwo, ja powiedzmy w tym temacie powiedzmy od 2013 roku siedzę i było wiele spotkań z Zarządu Województwa Małopolskiego z samorządowcami. I oni dokładnie mówili to samo co Państwo. Dokładnie, od lat. Wszyscy to powtarzamy, tak? Trzeba przyznać uczciwie, że w 2017 roku marszałek na wymianę kotłów przyznał około 100 milionów euro, tak? I Rabka też skorzystała z tych środków. Natomiast też trzeba jakby mieć w perspektywie to, że skala zadania jest po prostu, no nie chcę mówić, że jakaś, ale po prostu jest niebotyczna, tak? Bo jest tyle tych kotłów do wymiany. To są wieloletnie zaległości w sektorze komunalno-bytowym. No po prostu tak trzeba powiedzieć. Nikt na to nie zwraca uwagi. Dopiero krakowska uchwała antysmogowa poruszyła ten temat w XXI wieku. Wcześniej nie było, tak? No więc jak gdyby to jest też jakby przeciwwaga do tych argumentów. Pieniądze się muszą znaleźć, ale z drugiej strony też proszę zobaczyć na to, że my jak gdyby na ten okres przejściowy, no to mamy tam 8 lat, tak? 8 lat. Za 8 lat może będą takie technologie, że no nie chcę tutaj mówić, tak, ale no być może będą. Ludzie sami chcą odchodzić, proszę Państwa, od tego. No brakuje nam tylko tego jednego elementu w układance środków finansowych. Ale to, co już powiedziałem, żebyście Państwo to jasno zrozumieli, nawet jak nie podejmiecie Państwo dzisiaj tej uchwały, to i tak, jeżeli 1 stycznia do tej przysłowiowej babci, która tam opala węglem, tak, przyjdzie Straż Miejska i ona nie będzie miała. To ona dostanie mandat, tak? Więc myśmy się powinni zastanowić, jak pomóc w tej osobie, nie od strony powiedzmy hamowania pewnych procesów, tylko właśnie w drugą stronę, tak mi się wydaje, żeby zastanowić się, skąd pozyskać środki. I to, co słusznie tutaj padło, że to pani Aleksandra chyba powiedziała, tak, że to jest problem nasz. To jest nasz problem. I tak samo tych zakładów, tych wielomieszkaniowych i tak dalej. To jest nasz problem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Robert Skipia jeszcze prosił. Chciałem dorzucić, bo mówimy tutaj
że my tym mieszkańcom dziś nie przedstawiamy, skąd mają na to środki wziąć, jak to zrobić i tak dalej. Co powiemy naszym dzieciom po 10 latach, coście zrobili, że to powietrzem oddychamy? No coście zrobili, drodzy radni, że nie podjęliście ani takich działań, ani takich, żeby było czyste powietrze. Co powiemy naszym dzieciom? Bo dziś nie mamy odpowiedzi na to, co zrobimy, ale co powiemy potem? Dziękuję. Czy ktoś z radnych jeszcze prosił o głos? Jeżeli by można jeszcze... Proszę, panie. Padło takie stwierdzenie, że podejmowane były wielokrotne próby, które miały zapewnić zwiększone finansowanie dla gmin uzdrowiskowych. I w zasadzie i co? I nic. W zasadzie bez reakcji. Więc mówię, tutaj czarowanie się, że tak powiem, że jakieś pieniądze gdzieś, kiedyś, one niczego nie załatwia. Niczego nie załatwiają. A powiem, może tak zabrzmi to bardzo brutalnie, ale taka uchwała jak w tej chwili, to jest, mnie to się kojarzy z wołaniem karpia o Wigilię. No niestety. Niestety. Tak mi się to po prostu kojarzy. Dziękuję. Dziękuję. Oddaję głos panu burmistrzowi. Szanowni radni, wysłuchałem wszystkich waszych opinii i powiem tak, to o czym tu już mówił na początku między innymi pan Stanisław, to jest decyzja odgórna, jeżeli chodzi o rząd, odejście od węgla. I to nie wymyśliliśmy ani my tutaj, ani urząd, ani Sejmik Województwa Małopolskiego. Była tu już również mowa o tej uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego i tak jak pan Stanisław tu wspomniał, to jest tylko kwestia czasu, kiedy ona po prostu wejdzie w życie. Mówił również pan Stanisław, że podjęcie tej uchwały to jest uchwała intencyjna. Natomiast to, o czym państwo żeście mówili, i myślę, że my na tym powinniśmy się skupić, to chodzi o to, żeby koszty, które faktycznie trzeba będzie podnieść, żeby one nie pozostały w całości po stronie mieszkańca. Bo to, o czym państwo mówicie i to, o czym pan Stanisław mówił, że mieszkańcy są zainteresowani, ale oni szukają tych środków, skąd ewentualnie można byłoby te środki pozyskać. Pan Robert tu wspominał, że jeżeli któraś gmina, czy pan Paweł Rogowiec też o tym mówił, jeżeli wcześniej do tego przystąpi, jest szansa, że na początku, jak te środki będą, może się uda właśnie wtedy więcej tych środków, z tych środków skorzystać. Nie wiem, na ile się państwo orientujecie, ale gmina Skawina, która miała najgorsze powietrze w ogóle, ona dzisiaj już jest dawno po tej uchwale i chyba tak jak w Skawinie walczą o czyste powietrze, to chyba w żadnej gminie u nas w Małopolsce. Natomiast faktem jest, że przystąpili, gdy pojawił się wtedy ten pierwszy program pilotażowy, oni do niego przystąpili i bezwzględnie o to walczyli. Pan Stanisław tu również wspominał jeszcze o jednej rzeczy, że i to w każdym piśmie, gdziekolwiek wysyłamy, czy to do ministerstwa, czy do Sejmiku Województwa Małopolskiego, mówimy jak najbardziej, my to chcemy zrobić, ale nie jesteśmy w stanie sami i wszystko za swoje pieniądze. Ja mogę państwu powiedzieć taką rzecz, o której tu już też zostało powiedziane, że między innymi, no bo i pani Ola pytała i pan Jan też właśnie pytając o te środki, że do tego Krajowego Planu Odbudowy między innymi osobiście też zgłaszałem uwagi dotyczące tego, że na uzdrowiska nałożono bardzo dużo obostrzeń. Natomiast konsekwencją tego nałożenia tych obostrzeń jest to, że uzdrowiska są w dużo trudniejszej sytuacji. I tak jak ubiegły rok pokazał, kiedy była pandemia, to uzdrowiska najbardziej ucierpiały. I jeżeli koszty pozostaną tylko po stronie uzdrowisk, po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrealizować. W ubiegłym roku wicepremier Gowin zapowiedział, że uzdrowiska dostaną pieniądze. Było powiedziane, że dostaną 1 mld zł. Okazało się, że jakoś się to, mówiąc krótko, rozmyło i konsekwencją tego było między innymi były te pisma, które kierowałem też do posłów senatorów, przynajmniej tutaj z naszego okręgu, żeby zainterweniowali w tej sprawie z tego względu, że koszty pozostałyby praktycznie w całości po stronie gmin.
Myślę, że Państwo wiecie, bo minister Kurtyka ogłosił ten program klimatyczne uzdrowiska, w którym zapowiedział, że jest 250 milionów przeznaczonych dla uzdrowisk i te pieniądze będą wykorzystane właśnie tylko i wyłącznie w uzdrowiskach. Natomiast w przyszłym tygodniu właśnie pan minister Kurtyka między innymi przyjeżdża do nas, bo mówi, że chce podpisać ten program dotyczący klimatycznych uzdrowisk w Rabce i to będzie 2 czerwca. Natomiast ten program jest kierowany do 2 uzdrowisk, Krynica i Rabka. I ten program pilotażowy obejmie nasze uzdrowisko i uzdrowisko Krynica. I wszystkie te działania, między innymi o których tu wspominał też pan Stanisław wcześniej, i spotkanie, które było w Ministerstwie Zdrowia, próbowaliśmy tak samo przedstawić i pokazać, że chcemy to robić, ale nie jesteśmy w stanie to zrobić tylko i wyłącznie ze swoich środków i za własne pieniądze, bo nas po prostu na to na dzień dzisiejszy, mówiąc krótko, nie stać. Natomiast co do jeszcze tej inwentaryzacji. Pan Stanisław tu już wspominał o tym, że pojawiły się jakby dwa wzory, dwa formularze dotyczące przeprowadzenia właśnie tej inwentaryzacji wśród mieszkańców. Miejmy nadzieję, że jeżeli to w tym przyszłym miesiącu ostatecznie ta zapadnie wersja, jaki to będzie formularz, to wtedy tą inwentaryzację wykonamy przy wsparciu jak najbardziej Politechniki Krakowskiej. Natomiast pani Ola jeszcze też pytała co do kwot przeznaczonych ewentualnie w przyszłym budżecie. Szanowni Państwo, ja te kwoty zaproponuję, ale to Państwo jako radni ewentualnie będziecie nad nimi głosować i przyjmować lub nie, bo sami Państwo wiecie, podejrzewam, że do Was tak samo docierają mieszkańcy czy małe wspólnoty, którzy mówią, że oni na taki czy inny program się nie łapią, albo jeżeli dalibyśmy im nawet jakiś tam procent tych środków do tej inwestycji, to oni by podjęli to wyzwanie, oni by zmienili, czy to to akurat czym będą opalać na przykład, czy zmienili paliwo. Natomiast tak jak Państwo wiecie, że nasze sołectwa w ogóle nie miały gazów i podjęliśmy naprawdę ogromne działania, żeby te sołectwa zostały zgazyfikowane. Mamy nadzieję, że to się po prostu uda i że te sołectwa też zostaną zgazyfikowane, bo tu pan Darek pokazywał, że mamy Nieckę. No tak jest niestety. I faktycznie, gdybyśmy tylko wprowadzili sam zakaz w strefie A i B, ale nie uwzględnili tak samo strefy C i sołectw z rozwojem gazyfikacji, to to też by nie załatwiło sprawy. Wiecie Państwo, nie wiem, ile się nam z tego uda, ile uda się nam pozyskać na to środków, ale za bardzo innego kierunku nie ma. Tym bardziej nie ma innego kierunku dla uzdrowiska. I myślę, że im wcześniej podejmiemy to wyzwanie, tym prawdopodobieństwo, szansa jest, że bardziej miękko wylądujemy, a nie przywalimy o beton. No, tyle z mojej strony. Dziękuję. Jeszcze pani Małgorzata Choim prosił. Przepraszam, muszę się na... Wspomniał pan, że niezależnie od tego, czy ta uchwała przejdzie, czy nie przejdzie, to i tak będzie obowiązywała. Więc jeżeli będzie obowiązywała, czyli mieszkańcy konsekwencje będą musieli tak czy siak ponosić, obojętnie co my w tej chwili uchwalimy. Ale jeżeli będziemy za, to mamy szansę na środki, a jeżeli będziemy przeciw, to nie dostaniemy żadnych środków zewnętrznych. Dziękuję. Stanisławie. Dziękuję za to pytanie. Ja tutaj chciałbym małe uzupełnienie. Nie będzie obowiązywała, tylko ona obowiązuje. Ona obowiązuje. Odpowiadając na pytanie, czy będzie więcej środków. Proszę Państwa, bo to jest tak. Wszystkie samorządy mają ten sam problem, tak? Nie mają środków, tak? Więc wiadomo, że tych środków jest za mało. Przypuszczam, że się pojawią też jak gdyby z kolejnego rozdania z budżetu gdzie europejskiego, Unii Europejskiej, gdzie Unia jak gdyby będzie specjalnie te zadania dotować.
Natomiast co się może zmienić, tak? Bo to jest na zasadzie takiego, wszystkie gminy jakby składają oferty, tak, że po te pieniądze, tak, po te pieniądze. I tam w tych, i te oferty są badane pod różnym kątem finansowym, merytorycznym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I może się okazać, że w trakcie postępowania i badania takiego właśnie dojdzie kolejne punktowane kryterium, tak? Czyli na przykład więcej punktów dostaje gmina, która na przykład jest uzdrowiskiem, albo na przykład ma wprowadzoną uchwałę antysmogową. I w nowym rozdaniu, w perspektywie kolejnych środków unijnych, ja się spodziewam, że takie kryteria będą. Czyli to jest jak gdyby też odpowiedź na Pani pytanie, tak, że mogą się pojawić większe środki. A teraz uzupełnienie. Jeżeli nie podejmiemy tej uchwały, to czy będziemy mieć środki finansowe? Na pewno będę realizował dalej program Czyste Powietrze. Myślę, że tutaj też pewne wsparcie też będzie, bo temat jest dosyć duży i szeroki i jakby my będziemy na pewno obsługiwać mieszkańców w tym programie. Tak? Nie tylko z naszej gminy, przychodzą też z innych gmin tutaj z prośbą jakby o rozliczenie i jakby wsparcie tego programu. Natomiast wie Pani, też trudno mi powiedzieć, jaka jest strategia w tym temacie województwa małopolskiego, bo to tak naprawdę od nich zależy, tak? Jakie będzie rozdanie. Natomiast to, co jest na dzień dzisiejszy, ma być jeden ogólnopolski program. Ten program się nazywa Czyste Powietrze. On już, ja wiem, że pierwsze jakby te próby były, no były nie najlepsze, niefortunne. Zresztą teraz też ten program jest kontrolowany przez różne instytucje, tak jak on działa, bo nie spełnił jakby pokładanych oczekiwań. Natomiast no trzeba też powiedzieć, że to zaczyna działać coraz lepiej. No jest potrzebna osoba, która powiedzmy przeprowadzi tą całą procedurę od A do B, żeby mieszkaniec przyszedł i miał tą pewność, że jak przyjdzie i złoży wniosek, to ten wniosek zostanie 100% rozpatrzony i zostaną zwrócone te pieniądze. I to staramy się jak gdyby zapewnić. Natomiast to, co jest problemem, no to są wielomieszkaniowki, ponieważ ten program wyklucza więcej niż, jeżeli w budynku są więcej niż dwa lokale, tak, to ten program wyklucza takie budynki. No i oczywiście, jeżeli ktoś ma nieuregulowany stan prawny, tak, to nie chcę wchodzić w szczegóły, generalnie chodzi o to, że sprawy są nieprzeprowadzone od tam pokoleń, no i taka osoba praktycznie z żadnego programu nie może skorzystać. Działalności gospodarcze też powinny być objęte, natomiast wiecie Państwo, bo myśmy... No więc właśnie. No właśnie, ale jeszcze na zakończenie jedno zdanie. W tym roku, proszę Państwa, wszedł program pilotażowy właśnie dla wielomieszkaniówek, tak? Czyli tego, czego nie ma, czego nie możemy na przykład zaproponować mieszkańcom w wielomieszkaniówkach, którzy, tak jak Pan Burmistrz powiedział, przychodzą z wspólnoty, nie ma takiego programu na dofinansowanie. Tę lukę mógłby załatwić program gminny, o których zasadach myślę, że warto byłoby jakby tutaj porozmawiać, otworzyć w ogóle dyskusję publiczną. Nie wiem, czy odpowiedziałem na Pani pytanie, ale starałem się. Dziękuję. Że bardzo ważnym aspektem jest tutaj są sołectwa. Bo co z tego, że my wprowadzimy zakaz w strefie tutaj A i B, jak w sołectwach również pali się byle czym. Nawet wziąwszy pod uwagę moje sołectwo, tam przede wszystkim jest duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o gazyfikację wsi. Ale co z tego, jak ja złożyłam wniosek 3 lata temu i nic w tym zakresie nie ruszyło, nawet dokumentacja na mojej roli, tak? My mamy problemy przede wszystkim z takimi głównymi, że tak powiem, dymiaczami w cudzysłowie. Słowie kolokwialnie mówiąc, szkoła, kościół, przedszkole, które no ogrzewają kotłami, one emitują największe zanieczyszczenia u nas akurat w sołectwie. I dlatego podejmijmy też działania, na które mamy wpływ, żeby tu dopilnować, jeżeli jest gazyfikacja tej wsi i tutaj naciskać, żeby po prostu pewne działania przyspieszyć, tak? Bo my na to czekamy i ludzie naprawdę się zdeklarowali. Chcą gazyfikacji sołectwa, tylko trzeba po prostu no, pewne rzeczy ruszyć z miejsca. To jest taki mój apel, bo akurat sołectwa nie są objęte tutaj tą konkretną uchwałą, ale równie są ważne w tym wszystkim. Tak jak woda. Jeżeli my nie zadbamy o kanalizację, ponic i rdzawki, to wiadomo, że wszystkie ścieki spływają gdzie? Do uzdrowiska. Dziękuję.
Pan Stanisław jeszcze odpowie i pani Aleksandra również prosi o głos. Ja tutaj poprosiłem o głos, bo to jest bardzo ważne to, co pani powiedziała, zwłaszcza odnośnie tego rozwoju sieci gazowej. Powiedziała pani, że złożyła pani 3 lata temu wniosek i nie dostała pani żadnych dokumentów. Proszę państwa, u nas akurat w Chabówce żeśmy zorganizowali spotkanie, przyjechał sam dyrektor do spraw technicznych oddziału krakowskiego w PSG i on powiedział tak, że jeżeli ktoś złożył wniosek o przyłącz gazowy, tak, i na przykład nie dostał tych warunków, tak, to za pół roku proszę składać ponownie, dlatego że w ciągu pół roku oni mają tam przelicznik ekonomiczny i techniczny, tak, do prowadzenia i nagle się może okazać, że za pół roku na danej roli jest tyle osób, że oni zrobią tą gazówkę. Więc tutaj taki apel, i to dotyczy właśnie mieszkańców Sołec, tak, na przykład w Rdzawce, w Chabówce i tak dalej. Ja na przykład ludzie z Chabówki, jak rozmawiam, to 2 lata temu nikt nie wierzył, że będzie sieć gazowa, dopóki pierwsza osoba nie dostała umowy z PSG na rozwój sieci gazowej. I wtedy się jakby worek się rozwiązał, bo nagle wszyscy zaczęli składać te wnioski. My mamy dyżury, gdzie można to robić, tak? I ludzie przychodzą i dostają zgody. I dostają zgody konkretnie. To jest jedna sprawa i jeszcze tutaj warto przytoczyć to, co powiedział ten dyrektor, bo on zwrócił się po prostu z apelem do mieszkańców, bo oni nie mieli jak przejść z gazówką od strony Rabki, bo tam jest wąskie gardło, tak? Natomiast tam sieć, jeżeli chodzi o ciśnienie od strony tej, jest za niskie. I oni powiedzieli wprost, że my będziemy szli po granicach, ale jak się ludzie nie zgodzą, no to nie będzie, tak? To nie będzie tej sieci gazowej, więc taka prośba, żeby jakby trafiać tą informacją do mieszkańców. To jest jedna sprawa i coś jeszcze pani pyta, aha, pytała pani o tych zadymiarzy, no to ja muszę pani powiedzieć, że przedszkole już dostało zgodę na przyłącz gazowy i oni już będą mieć. Szkoła też dostała i tam gaz pójdzie od strony Modrzeniówki, tak? Od strony Modrzeniówki w dół, koło kościoła przez szkołę łapiemy i łapiemy przedszkole. Oni już dostali zgodę. Także to jest tylko jakby dowód na to, co pan burmistrz mówił odnośnie jakby gazyfikacji tego. I taki trend jest też na Sołectwach, może jeszcze tylko o tym powiem, że wiecie państwo, ja też byłem trochę zdziwiony, bo jak chodziłem w 2016 roku po Sołectwach, no to wszyscy, jak się pytałem, jakie chcecie ogrzewanie, no to wszyscy mówią, że tylko te ekogroszki, tak? Wszystkie chcą, żeby mieć, bo mają albo mają swoje lasy i chcą mieć ekogroszki. A teraz tendencja jest troszeczkę inna. No właśnie. No jak się okazało, że te ceny są porównywalne, a obsługa żadna, no to wiecie państwo, ludziom trzeba tylko jakby dać pewne warunki i problem sam się rozwiąże. To tak jakby z mojej strony tak by odpowiedź. Natomiast jeszcze tutaj jedna sprawa, bo też na naszej stronie jest tak zwana ta ekointerwencja. Jeżeli państwo widzicie, że gdzieś ktoś się zadymia, no to wystarczy kliknąć, to idzie z serweru województwa małopolskiego do nas trawia i tam straż jeździ na kontrolę. Mamy podpisaną umowę z instytutem tutaj na badanie laboratoryjne próbek i to robimy. My mamy taką umowę zawartą na 2 lata i jeżeli się pojawi taki temat po prostu, no to trzeba zgłaszać. To jest anonimowe. Trzeba zgłaszać i Straż Miejska reaguje na takie rzeczy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze pan burmistrz, tak? Tutaj jeszcze. Chciałbym się odnieść jeszcze do wypowiedzi właśnie pani radnej Choim. Jeżeli chodzi o środki te dodatkowe, na spotkaniu z marszałkiem Urynowiczem padła deklaracja, że największa ilość środków przeznaczonych w województwie małopolskim będzie właśnie między innymi na ten program związany z czystym powietrzem, żeby mieszkańcy mogli wymieniać te kotły. Zadaliśmy pytanie, to o którym pani też właśnie mówiła, między innymi, czy będą te gminy, które przyjmą tą uchwałę, będą traktowane priorytetowo, czyli w pierwszej kolejności. I marszałek powiedział tak, że oficjalnie nie może nam powiedzieć, że będziemy traktowani priorytetowo, ale gminy, które przyjmą tą uchwałę, mówi, na pewno nie pozostawimy ich samych sobie. Dziękuję. Proszę bardzo. Chciałam tylko przypomnieć wszystkim nam tutaj zebranym, że praktycznie społeczeństwo nam zaufało i tym z miasta, ci z miasta i ci z Sołec dali nam, że tak powiem, tutaj możliwość za nich podejmowania decyzji, decydowania o pewnych sprawach. Dlatego uważam, że trzeba myśleć o nich przede wszystkim, podejmując na przykład jakiekolwiek decyzje. I tylko tyle. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w tym temacie? A dziękuję za dyskusję. Myślę, że dużo, dużo wniosła, dużo wątpliwości zostało wyjaśnionych, w związku z czym przechodzimy do głosowania projektu uchwały nr 42. Tutaj jeszcze przypomnę, że projekt był również omawiany na Komisji Uzdrowiskowej. Kolega radny przedstawi, jak został. Przedstawiłem, że komisja zaopiniowała pozytywnie ten projekt, także większość głosów. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Pan Marek Ciepliński. Jest za dużo niewiadomych, jestem przeciw. Pani Małgorzata Choim. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula. Nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem przeciw. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem przeciw. Pan Jan Kwatyra. Jestem przeciw. Pan Jacek Latawiec. Wstrzymuję się. Pani Dorota Majerczyk. Wstrzymuję się. Pan Piotr Ptak. Jestem przeciw. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowron. Za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem przeciw. Piotr Żółtek, jestem za. Jednym głosem czy... W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. I tak, 6 głosów jest za, jest 6 głosów przeciw i 2 głosy wstrzymujące się. Nie weszła. Czyli uchwała nie wchodzi do realizacji. Przechodzimy do następnego punktu. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 i to jest projekt uchwały nr 43. Poproszę panią skarbnik o omówienie zmian. Szanowni radni, projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy na 2021 rok zakłada zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 357 040 zł. Po zaproponowanych zmianach deficyt oraz zadłużenie gminy pozostają na tym samym poziomie. Jeżeli chodzi o zmiany w planie dochodów i wydatków, to zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 55 790 zł. Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów w dziale 700. Jest to kwota 28 790 zł. Dochody zwiększamy z tytułu wpływów z usług, wpływy ze zwrotu podatku VAT za poprzedni rok oraz wpłata od firmy ubezpieczeniowej w formie darowizny. Zwiększamy również dochody w dziale 756 z tytułu wpływów z karty podatkowej. Jest to kwota 20 000 zł. Zwiększenie tych dochodów przeznaczamy na wydatki bieżące na drogach gminnych na dział 616. Następne zmiany, które są proponowane w tym projekcie uchwały, to zwiększamy dochody w dziale 855 w kwocie 7 tysięcy zł i przeznaczamy na zwiększenie planu wydatków w tym samym dziale w 855. Zmiana ta dotyczy po stronie dochodów, to jest zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Te środki wpływają na konto dochodowe, a później z konta wydatkowego zwracane są do Urzędu Wojewódzkiego. Następna zmiana to jest zwiększenie planu dochodów majątkowych w kwocie 3 301 250 zł. Są to wprowadzone środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środki te przeznaczamy na realizację zadań, które ujęte są w załączniku wydatkowym oraz załączniku inwestycyjnym i to są następujące zadania. Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Rabcy Zdroju, kwota 2 miliony zł. Zakup działki przy ulicy Orkana, kwota 461 250 zł. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ulica Boczna Zakopiańska, kwota 200 000 zł. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ulica Miśkowcówka, 120 000 zł.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ulica Podhalańska, kwota 400 tysięcy złotych. Budowa sieci kanalizacji osiedle Zborkówka w Ponicach, kwota 120 tysięcy złotych. Jeszcze jest jedna zmiana proponowana w tym projekcie uchwały. Jest to wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w kwocie 60 tysięcy złotych, rozbudowa systemu monitoringu miejskiego. Środki na to zadanie będą pochodziły z zadania przebudowa drogi ulica Brzozowa, dokumentacja, kwota 26 tysięcy 15 złotych oraz zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 903, kwota 33 tysiące 985 złotych. Dziękuję. Tyle zmian w projekcie. Dziękuję bardzo. Ktoś chce zabrać głos? Ja mam pytanie. Pytanie dotyczy zakup gruntu. Tutaj na początku, nie, w budżecie wykazano kwotę 505 tysięcy. Ja myślałem, że w tej kwocie 505 tysięcy jest zakup tego gruntu, bo to chodzi o grunt z cmentarzem, tak? Tak. A widzę, że tutaj jest dołożone i w sumie zakup gruntu wychodzi na kwotę miliona prawie złotych. To mogę... to jaki to grunt będzie jeszcze zakupiony? Na początku mogę odpowiedzieć? Proszę, proszę. Na początku w budżecie była zaplanowana kwota 505 tysięcy. Wtedy tam było 35 tysięcy na zakup gruntu w Ponicach i 470 tysięcy właśnie na zakup tego gruntu za cmentarzem. Teraz wprowadzamy na ten zakup gruntu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej w tej kwocie 461 250, więc na tym paragrafie mamy ponad stan. Na następnej sesji te środki zostaną przeznaczone, zobaczymy na które zadanie. Na razie to są środki ponad plan. Na pewno z tego 470 będzie zakup gruntu w Chabówce, które też już była przegłosowana uchwała, tutaj tam jest 82 tysięcy wychodziło. I jeszcze było też w Ponicach przegłosowana jedna zakup. W Ponicach to była? Przy Moście chyba gdzieś. No to z tych środków będziemy po prostu ten grunt kupować. A na cmentarzu, za ten grunt przy ulicy Orkana, to środki z tego będą pochodzić z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Czyli praktycznie 400 tysięcy to będzie wolnych środków z tego, tak? No 470 minus 85, no około 370-360. Pani radna Aleksandra? Ja chciałam tylko się upewnić, bo ostatnio było mówione, że te 461 tysięcy w uzasadnieniu w tej uchwale było podane z jakich to jest środków, prawda? Czyli to są z tych środków na rozwój tej inwestycji lokalnej, tak, prawda? Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 505 to jest ten milion, który żeśmy dostali, tak? 505 to jest jak, a co to jest te 505, bo ja nie bardzo rozumiem. 505 na początku. Co to są za pieniądze, proszę mi powiedzieć. Na początku, pani radna, jak uchwalaliśmy budżet, no w grudniu, były zaplanowane to 505 na zakup tego gruntu 470 i 35 tysięcy w Ponicach. To dlaczego w uzasadnieniu jest na przykład podane, z czego są te pieniądze? Te bo jeszcze powiem od razu, wtedy w grudniu. W grudniu żeśmy nie mieli tych pieniędzy. W grudniu nie było tych pieniędzy, dlatego planowaliśmy na zakup tego gruntu przy ulicy Orkana własne środki. A te środki teraz tego rządowego dopiero otrzymaliśmy w marcu czy w kwietniu, ta decyzja dopiero była. Dlatego teraz zmieniliśmy przeznaczenie, że ten zakup gruntu nie będzie pochodził z naszych własnych środków, tylko będzie pochodził z tych środków Rządowego Funduszu. A i nasze środki z tych środków to zakupić, tak? Z tych środków możemy zakupić ten teren? Wie pani co, w przeznaczeniu środków Rządowego Funduszu, że mogą pochodzić na wydatki majątkowe. Żadnej umowy o dofinansowanie na dzień dzisiejszy nie ma. Jest tylko przyznanie środków i że muszą być wykorzystane na wydatki majątkowe. Nie ma określone jakie wydatki, ani jest tylko na wydatki. Na wydatki majątkowe. Dziękuję. Mam prośbę, pytanie. Tak, panie Michale, proszę, proszę pytać. Panie przewodniczący, proszę o głos. Michał Skowron. Udzielam głosu, panie Michale. Pytanie mam do pani skarbnik. Plan wydatków majątkowych budżetu gminy Rabka Zdrój na 2021 rok w paragrafie w pozycji 616, punkt 1.2, przebudowa drogi ulicy Brzozowej w Rabce Zdroju. Jako jedyna inwestycja zostały zabrane środki prawie w 60% z tego paragrafu, z tego punktu. Co jest bezpośrednią przyczyną i jak to mamy rozumieć? Dziękuję. To może odpowiem, dobrze? W budżecie była zaplanowana... W budżecie była zaplanowana kwota 50 tysięcy złotych na przebudowę drogi ulica Brzozowa. Była to kwota zabezpieczona na samą dokumentację.
Mamy już umowę podpisaną na robienie tej dokumentacji. Ta umowa jest podpisana na kwotę 23 985, dlatego ta kwota 26 to są wolne środki, które pozostały na tym zadaniu. Więc zadanie będzie realizowane, bo dokumentacja jest robiona, jest w trakcie realizacji, robienia dokumentacji. A jeżeli będziemy chcieli robić przebudowę, no to wiadomo, że to będą większe środki niż 20 tysięcy. Czyli rozumiem, że dokumentacja po prostu została podpisana mniejszymi środkami niż są przeznaczone, tak? Tak, 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 mniejszymi środkami. Pan burmistrz jeszcze. Dziękuję. Szanowni radni, na ulicy Brzozowej była jeszcze jedna rzecz zrobiona, mianowicie wycena wykupu tego gruntu, który tam chcieliśmy jako gmina pozyskać. Tyle tylko, że właścicielka tego gruntu nie zaakceptowała kwoty, odwołała się od tego. Sprawa trafi, że tak powiem, do wojewody, no i zobaczymy, jaki będzie efekt. Ale podejrzewam, że jak zostanie wznowiona cała procedura, to w tym roku nie będziemy w stanie tego dokończyć. Czy ktoś z radnych jeszcze w sprawie zmian w budżecie? O, dziękuję. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Pan Marek Ciepliński. Wstrzymuję się. Pani Małgorzata Choim. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Wstrzymuję się. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem na tak. Pan Jan Kwatyra. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Pan Piotr Ptak. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Piotr Żółtek za. Dziękuję bardzo. 14 radnych brało udział w głosowaniu, 12 głosów za przyjęciem uchwały, 2 głosy wstrzymujące się. Wobec tego uchwała przechodzi do realizacji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego podpunktu w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej w gminie Rabka-Zdrój. Nie wiem, czy ktoś chce tutaj zabrać głos w tym temacie, czy przystępujemy od razu do głosowania. Czyli nie. Nie. To jest. Jeżeli jest potrzeba, mogę omówić jeszcze raz. No ale to było przed chwilą, myślę. Tak. Na komisji budżetowej nie było. Nie było. Tak, problemu. Pozytywna opinia do. Dziękuję projektu. Bardzo. W związku z tym przechodzimy do głosowania w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój, projekt uchwały numer 44. Pan Marek Ciepliński. Wstrzymuje się. Pani Małgorzata Choim. Pani Katarzyna Karkula jest nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem na tak. Pan Jan Kwatyra. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. I Piotr Żółtek za. W głosowaniu wziął udział 14 radnych, 12 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się. Uchwała została przyjęta do realizacji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do podpunktu 6. Uchwał burmistrza w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego. To jest projekt uchwały numer 46. I ja może, jest to krótka uchwała, więc może ją odczytam. Postanawia się udzielić pomocy finansowej z budżetu gminy Rabka-Zdrój dla powiatu nowotarskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą przebudowa przejścia dla pieszych w kilometrze 0 plus 980 w miejscowości Rabka-Zdrój, miasto i gmina Rabka-Zdrój, powiat nowotarski. Pomoc finansowa w wysokości 50% kosztów własnych zadania, jednakże w kwocie nie przekraczającej 14 500 zł. Zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy w roku 2021 na realizację zadania, o którym mowa w paragrafie pierwszym.
Szczegółowe warunki, ostateczną wysokość pomocy finansowej w granicach kwoty ustalonej w paragrafie drugim oraz zasady rozliczenia z wykorzystaniem środków dotacji na cel wskazany w paragrafie pierwszym określi umowa zawarta pomiędzy powiatem nowotarskim a gminą Rabka Zdrój. Do zawarcia umowy upoważnia się burmistrza Rabki Zdroju. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rabki Zdroju. Przeczytam jeszcze uzasadnienie. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne w celu podpisania przez burmistrza Rabki Zdroju umowy pomiędzy gminą Rabka Zdrój a powiatem nowotarskim, na podstawie której gmina udzieli dotacji celowej powiatowi na zadanie pod nazwą przebudowa przejścia dla pieszych w kilometrze 0 plus 980 w miejscowości Rabka Zdrój, miasto i gmina Rabka Zdrój, powiat nowotarski. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę przedmiotowego przejścia dla pieszych w zakresie poprawy bezpieczeństwa w obszarze jego oddziaływania. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota 14 500 zł stanowi 50% wkładu własnego. Poprosiłbym pana Pawła tutaj o przedstawienie tego zadania, które konkretnie przejście, jakie tam prace będą wykonywane. W ramach tego programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg powiat nowotarski złożył wniosek na przebudowę jednego przejścia dla pieszych na terenie gminy Rabka Zdrój. Wskazana została lokalizacja przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Kasprowicza-Sądecka. Chodzi o przejście dla pieszych w okolicach tych sławetnych naszych schodów przy spółdzielni. Uważamy, że jest to zasadny wybór, gdyż jest niedoświetlone to przejście dla pieszych w nocy, stwarza tam zagrożenie przede wszystkim dla bezpieczeństwa pieszych. Również jest tam w bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są zatoki postojowe dla zatoki autobusowe, prawda? Czy żmije, żmijki te, przystankowe, prawda? Dużo ludzi w tamtej okolicy korzysta z tego przejścia dla pieszych. Szacunkowy koszt całego zadania jest około 58 tysięcy złotych. Gmina Rabka Zdrój partycypuje w kosztach wkładu własnego szacunkowo 14 500 złotych. Zadanie realizowane podobnie jak pozostałe zadania realizowane wspólnie z powiatem, że płacimy 50% wkładu własnego. Dziękuję bardzo za informację. Czy ktoś z radnych jakieś pytania? Ja mam jedno, a to będzie może wyniesione tam przejście dla pieszych, czy no, nie? No jeszcze nad tym się zastanawia powiat, czy to będzie wyniesione, czy będzie zwykłe. Mamy wyniesione przejście dla pieszych na Kasprowicza, byłaby tutaj taka... No z jednej strony to było dobrze, bo ten ruch samochodów spowalnia, bo tu nie można nieraz z tego skrzyżowania wyjechać. Ale też tam jeszcze kiedyś wnosiłem prośbę o trochę przesunięcie tego przejścia, bo ono praktycznie jest w samym skrzyżowaniu i tutaj naprawdę jadąc od szkoły podstawowej numer 2, gdy od strony mostu stoi większy samochód, zasłania całkowicie to przejście i tam parę razy sam znając to przejście, no bardzo, bardzo groźne sytuacje miałem. Dlatego zależało nam przede wszystkim na to, żeby doświetlić to przejście dla pieszych, bo szczególnie jest to niebezpiecznie porą wieczorową. Czy uda się przesunąć? No będzie to wynikało wszystko z dokumentacji, jaką opracuje powiat nowotarski, na ile będzie możliwość tutaj manewrować tym przejściem dla pieszych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z radnych? Pani. Dziękuję. Że uważam, że troszeczkę przesunięcie wymaga to przejście. Tak, jak naprawdę tylko będzie możliwość, to na pewno. Bo tu od strony Kasprowicza jest znak stopu, jest próg zwalniający, no to autostają, ale tutaj jadą od strony rynku na przykład. Jest tam problem. Schody jadą wszystko, od strony tak, Sądeckiej, jest problem i w tym momencie myślę, że tam trochę to, w ogóle to miejsce dla przejście jest, uważam, według mnie tam, w tym miejscu akurat zagrożeniem. Może zupełnie gdzie indziej. Tylko przesunięcie całkowite tego przejścia dla pieszych myślę, że nie rozwiąże problemu, bo ludzie będą przechodzić na dziko po prostu i to też nie będzie. No przyzwyczają się, myślę, że się w końcu przyzwyczają, że jest przeniesione przejście, bo to jest już ryzyko tam. Nawet oświetlenie. Ja myślę, że przesunięcie te 2-3 metry to myślę, że jak najbardziej, natomiast więcej to znając mentalność ludzi będą skracać sobie, będą przechodzić. Ale doświetlenie to na pewno może. Czy ktoś myślę, jeszcze że pewno poprawi to. Chce zabrać głos?
Nie widzę, żeby ktoś... Pan Marek? Nie. Czyli w związku z tym, że wszyscy wypowiedzieli się, kto chciał, przystępujemy do głosowania projektu uchwały nr 46. Pan Marek Ciepliński. Jestem za. Pani Małgorzata Choim. Pani Katarzyna Karkula jest nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem za. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem na tak. Pan Jan Kwatyra. Za. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Piotr Żółtek. Za. W głosowaniu brało udział 14 radnych, 14 głosów jest za przyjęciem uchwały, w związku z czym uchwała przechodzi do realizacji. Dziękuję bardzo. Czyli tutaj uchwały na wniosek burmistrza mamy wszystkie przegłosowane, zaopiniowane. Przechodzimy do punktu 4. Podjęcie uchwały na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z dnia 18 stycznia 2021 roku. To jest projekt uchwały nr 45 i poproszę panią przewodniczącą komisji o przedstawienie uchwały. Dziękuję. Przedstawiam projekt uchwały Rady Miejskiej w Rawce Zdrój stanowiący załącznik do protokołu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z nr 17 z maja, przepraszam, 2021. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z dnia 18 stycznia 2021 w interesie publicznym w zakresie zajęcia stanowiska przez Radę Miejską w Rawce Zdroju podjęcia uchwały w sprawie poparcia petycji listu otwartego do prezydenta RP, członków rządu RP, posłów, senatorów, wójtów i radnych gmin w Polsce Alarm z wykrzyknikiem Stop zabójczemu GMO, stop niebezpiecznej szczepionce. Rada Miejska w Rawce Zdroju uznaje petycję za niezasługującą na uwzględnienie z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rawce Zdroju, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi, zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia i przesłania mu wraz z zawiadomieniem odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proponowane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uzasadnienie uchwały Rady Miejskiej w Rawce Zdroju. W dniu 18 stycznia 2021 wpłynęła petycja od przewodniczącej Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO pani A.S., w której wnosi o zajęcie stanowiska przez Radę Miejską w Rawce Zdroju, podjęcie uchwały w sprawie poparcia petycji listu otwartego dotyczącego zwrócenia uwagi prezydenta RP, członków rządu RP, posłów, senatorów, wójtów i radnych gmin na zagrożenia ze strony potencjalnie groźnej dla zdrowia szczepionki, a właściwie terapii genowej i konieczności podjęcia działań zapobiegających lub minimalizujących takie zagrożenia wobec niedostatecznych takich działań ze strony instytucji państwowych. Po zapoznaniu się przez Komisję na posiedzeniu w dniu 17 maja 2021 roku z treścią petycji z dnia 18 stycznia 2021 data wpływu, Komisja stwierdziła, że działając zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym artykuł 7 ustęp 1 podpunkt 5 do zadań własnych gminy należy ochrona zdrowia. Jednakże Rada Gminy nie posiada możliwości prawnej przychylenia się do treści petycji, gdyż kwestie związane z organizacją bezpiecznych szczepień należy do zadań i kompetencji Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia. Rada Gminy nie posiada instrumentów prawnych, za pomocą których mogłaby ingerować w działania rządu. Z powyższych względów Rada Miejska w Rawce Zdroju uznaje petycję za niezasługującą na uwzględnienie. Dziękuję i proszę kolegów o przegłosowanie. Dziękuję pani radna. Czy ktoś jakieś pytania ma w sprawie tej uchwały? Nie widzę pytań. W związku z tym przechodzimy do głosowania projektu uchwały nr 46. 5, przepraszam bardzo. Pan Marek Ciepliński. Jestem za. Pani Małgorzata Choim.
Pani Katarzyna Karkula nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem za. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem na tak. Pan Jan Kwatyra. Jestem za. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Piotr Żółtek za. Dziękuję kolegom. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 14 głosów jest za. Wobec tego uchwała przechodzi do realizacji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. I zapoznam teraz Państwa z pismami. Pan Stanisław Kierszczyn, Bartosz Aleksander, radni powiatu nowatorskiego, burmistrz Rabki Zdroju, Rada Miejska w Rabce Zdroju. Pismo z 28 grudnia 2020. Grudnia? Taka jest data na piśmie, więc czytam tylko to, co jest zapisane. A wpłynęło tutaj dwa dni temu do nas. Szanowni Państwo. Przepraszam bardzo, odczytam pismo, bo później będzie się można ustosunkować. Szanowni Państwo, w załączeniu przedkładamy dokumentację obrazującą starania dotyczące przebudowy i modernizacji skrzyżowania dróg powiatowych w rejonie ulic Podhalańskiej, Rynek i Kilińskiego. Niebawem rozpocznie się przebudowa linii kolejowej przebiegającej przez Rabkę Zdrój. Linia ta docelowo będzie obsługiwać ważny szlak komunikacyjny, na którym zgodnie z planowanym rozkładem kursować będzie do 12 par pociągów osobowych i 11 par pociągów dalekobieżnych, co w sumie daje 46 przejazdów w ciągu dnia. Informacja ta uzyskała... Coś było. Panie Michale, proszę komentarz sobie zostawić na chwilę obecną albo na później. Informacja ta została uzyskana w PKP PLK z siedzibą w Nowym Sączu. Jak wynika z informacji operatora kolejowego, kursy te planowane są wyłącznie w porze dziennej. Statystycznie można przyjąć, że przejazd w ciągu dnia będzie się odbywać co 20 minut. Jest to jednak optymistyczny scenariusz częstotliwości zamykania przejazdu kolejowego z takim interwałem. Spodziewać się należy jednak porannych i wieczornych szczytów komunikacyjnych, gdzie komunikacja kolejowa nałoży się na szczyt komunikacji samochodowej w uzdrowisku. Kluczowym elementem infrastruktury prowadzącym do rozładowania kolizji w ruchu kolejowym i samochodowym będzie bezkolizyjne skrzyżowanie ciągu drogi powiatowej przy ulicy Podhalańskiej. Dojazd do tego skrzyżowania prowadzi właśnie przez skrzyżowanie przytoczone w pierwszym zdaniu o modernizację, którego staramy się od początku kadencji. Jeśli nie pochylimy się nad problemem w szerszej skali, skrzyżowanie bezkolizyjne realizowane w ramach inwestycji kolejowej nie rozwiąże problemów komunikacyjnych, które przeniosą się nieco dalej w rejon skrzyżowania ulicy Podhalańskiej z ulicą Kilińskiego i Rynek. Miejsce to nie zapewnia dzisiaj płynności ruchu pojazdów i bezpieczeństwa pieszych, a przy znacznym dociążeniu przekierowanym tam ruchem samochodowym może doprowadzić do paraliżu komunikacyjnego Rabki. Poniżej przedstawiamy Państwu dotychczasowe działania w tej sprawie. Naszym zdaniem konieczne jest szersze spojrzenie na ten problem i dalsza współpraca w celu jego rozwiązania. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o wyrażenie woli wsparcia naszych działań, tak aby wspólnie dać jeszcze raz wyrazisty sygnał zarządowi powiatu nowotarskiego, że sprawa nie może zostać odłożona w czasie z uwagi na skalę czekającego nas problemu. Z poważaniem. I tutaj załączniki. To jest do zapoznania się przez radnych. Tak, to jest. I teraz tak, Urząd Miejski, i to jest pismo z dnia 4 maja 2021 roku. Szanowny pan Michał Skowron, przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Dotyczy sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z samorządu gminy Rabka Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Na podstawie artykułu 5a ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dziennik ustaw z dnia 2020 roku, pozycja 1057 z późniejszymi zmianami, burmistrz Rabki Zdroju przedkłada Radzie Miejskiej w Rabce Zdroju sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy samorządu gminy Rabka Zdrój z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, uchwalonego dnia 30 października 2019 roku uchwałą nr 15/95/19 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z poważaniem burmistrz Leszek Świder. I to też jest sprawozdanie i to będzie do wglądu. I jeszcze mamy jedno pismo i tutaj mam szanowny pan magister Michał Skowron, przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce Zdroju, Rabka Zdrój, dnia 29.04.2021 rok. Burmistrz Rabki Zdroju przekazuje w załączeniu przygotowaną ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla gminy Rabka Zdrój. Powyższa ocena została przygotowana zgodnie z artykułem 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. To jest dziennik ustaw z dnia z 2020 roku, pozycja 1876 z późniejszymi zmianami. I tutaj też to pismo będzie do wglądu w Duże Rady. I tutaj jeszcze pan burmistrz, zostało to wysłane na adres mailowy wszystkich radnych. Raport o stanie gminy Rabka Zdrój za rok 2020 jest w formie papierowej, też będzie w Biurze Rady i jest w formie elektronicznej. Także zapraszam do zapoznania się z tym. Czyli wszystkie pisma, które wpłynęły do Rady, została Rada poinformowana o tych pismach. Interpelacje i wnioski radnych. Przechodzimy do punktu 6 i zaczynamy może od pana radnego. Dziękuję za udzielenie głosu. Tak, dwa pisemka. W imieniu mieszkańców Dopociesznej Wody Bocznej, tam od numeru 12 do 14c, zwracam się z prośbą o zabezpieczenie środków na poprawę nawierzchni asfaltowej. To jest jedno pismo. Drugie, zwracam się z prośbą na odpisanie na pismo, które składałem 28.04.2021, bo nie dostałem na tą porę odpowiedzi na to pismo. I jeszcze chciałbym zabrać głos, jak mam okazję. Chciałbym poinformować mieszkańców osiedla Łęgi, że po 2,5-rocznym staraniu się dostaliśmy te pieniądze na kanalizację na Podhalańską, na Boczną Zakopiańską i tam na wylanie kawałku asfaltu na Boczną Podhalańską. Także to wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Aleksandra Koper. Chciałam prosić o usunięcie albo o naprawę ławki, która się znajduje przy chodniku na ulicy Orkana. Na ulicy Orkana koło Hiramedu. Koło Hiramedu ta ławka jest praktycznie już zbutwiała. Za chwilę się chyba to wszystko rozpadnie. Drugie mam pytanie, panie burmistrzu, typu wracam do sprawy przedszkola niestety, ale chciałam zapytać tylko, czy zażalenie, które kurator wniósł do miasto wniosło na zażalenie do ministra edukacji w sprawie decyzji pani kurator, czy już pan minister wyraził swoją opinię w tej kwestii? Jeszcze nie ma odpowiedzi, tak? I jeszcze jedna taka sprawa, czy do przedszkola numer 2 są zapisy dla dzieci, czy nie ma zapisów, czy mogą się rodzice dalej zgłaszać, czy w ogóle dwójka będzie przyjmować dzieci, będzie to przedszkole czynne, bo dalej nie wiemy, w sumie była uchwała tylko o przeniesieniu likwidacji w sumie, ale nie wiemy, co dalej z tym fantem. Jesteśmy jak gdyby zawieszeni i dalej nie mamy, że tak powiem, żadnych informacji na ten temat, więc proszę, gdyby pan mógł coś powiedzieć na ten temat, czy są zapisy do przedszkola numer 2 i dlaczego na przykład ulica Jana Pawła II została włączona po prostu już jak gdyby do innego przedszkola, czyli jak gdyby to już nie jest rejon, zmienia się jak gdyby rejonizacja dla tych dzieci. Myśmy nasze propozycje wysłali do kuratorium do zaopiniowania te nasze dotychczasowe plany i grafiki i z tego co wiem, jeżeli chodzi o przedszkola, nie dostaliśmy jeszcze odpowiedzi też. Nie mamy też kuratorium. Szkoły tak, ale z tego co wiem, przedszkola z zapisami nie. Do przedszkola numer 2?
Czy są jakieś ograniczenia, czy są wytyczne urzędu w tej sprawie? Znaczy, to muszę pani Anety zapytać. Odpowiem, ale powiem szczerze, nie wiem. A nie możemy poprosić pani Anety, żeby zeszła ewentualnie odpowiedziała na na to pytanie? Bardzo bym prosiła. Dziękuję. Nie widzę przeszkód, także jeżeli można panią Anetę poprosić. Dziękuję bardzo. Wrócimy tutaj do tych pytań. Aleksandra jeszcze ma jakieś? Dziękuję na razie. Pan Paweł Rogowiec? Panie Burmistrzu, ja przypominam o tych studzienkach już kolejny raz. One nie zostały jeszcze tam poprawione. Stukają cały czas, mieszkańcy cały czas zgłaszają. To już trwa, no nie chcę mówić, parę miesięcy. Pisma były składane chyba dwukrotnie. Do tej pory nic nie zrobiono. Przypomnę, że tam po prostu jeden samochód wpadł kołem do tej studzienki. Dziękuję. Dziękuję. Pan Robert Skipiała ma jakieś wnioski? Brak. Pani Dorota? Ja poproszę. Chciałam zapytać panie burmistrzu, na jakim etapie jest projekt chodnika w Chabówce. Następnie bardzo prosić o to, żeby były łatane ubytki w drogach, zwłaszcza tam na tym odcinku przy skansenie. Jest fatalna sytuacja. Kierowcy się skarżą i nie tylko kierowcy, bo wiadomo jaka jest sytuacja w tej chwili w Chabówce, że praktycznie centrum jest rozkopane. Mamy nadzieję, że to szybko się skończy i dzieci będą po prostu bezpiecznie chodzić do szkoły. Chciałam jeszcze zapytać, znaczy wstępnie już dostałam odpowiedź od pana prezesa zakładów wodociągów i kanalizacji o poprawienie nawierzchni tych odcinków, gdzie były wykonane przyłącze wodociągowe. No i jeszcze chciałam zapytać, czy była przeprowadzona wizja na roli Kaczmarczykowej. Nawiązuje do mojej poprzedniej interpelacji. Chodzi o górny odcinek tejże roli. Jeżeli tak, to się cieszę, a jeżeli nie, to jeszcze raz powtórnie proszę o wizję na tym odcinku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy pan burmistrz będzie chciał się teraz odnieść? Czy co do wizji na Kaczmarczykowej, to szczerze nie wiem. Na Kaczmarczykowej to powiem szczerze, nie wiem. Wiem, że była wizja, na pewno Chabówce, ale nie wiem na której drodze, więc tu nie chciałbym akurat mówić, ale sprawdzę. Natomiast co do ubytków przy skansenie, ta droga, jak państwo wiecie, nasza jest tutaj od strony skrętu w prawo, jadąc w kierunku Chabówki, tylko ten fragment. Później kawałek jest Wód Polskich, dalej jest Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Następnie jest własnością kolei i próbowałem to chyba już ze trzy razy do tego podejść, żeby nam albo te instytucje po prostu przekazały, użyczyły, żebyśmy mogli w ogóle cokolwiek z tym zrobić. Z tego względu, że jak złożyliśmy wniosek na ten most w Chabówce i żeby uregulować ten stan, może nie uregulować, ale wybudować tam drogę i chodnik, to niestety jedno z pism było w treści w odpowiedzi takiej, że nie jesteśmy właścicielem i nie mamy prawa do dysponowania tym terenem. Z drugiej strony Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad powiedziała, że jak najbardziej możecie państwo robić, my nie będziemy wam przeszkadzać. Natomiast myśmy liczyli też, że przynajmniej Generalna Dyrekcja, która jest właścicielem największego tego odcinka drogi, że również będą partycypować w kosztach, żebyśmy to mogli robić. Ale jak to określono, dajemy wam zielone światło, ale niestety nie dajemy środków. Natomiast kolej powiedziała tak, że oni będą realizować tam zadania, podczas gdy będą przebudować ten wiadukt niski, który tam jest w kierunku Skawy, bo on będzie i szerszy i wyższy. Także od tamtej strony będzie przejazd, jak to stwierdzono właśnie ze strony kolei. Natomiast na dzień dzisiejszy, no to my możemy uzupełnić tylko ubytki. Tak, no to o to proszę właśnie. Ale problem jest co do własności tam. No, to bardzo proszę o uzupełnienie właśnie tych ubytków. Tutaj wszystko tak. Pan Jacek Latawiec, nie ma pani Józefa Śmietana? Ja chciałam zapytać panie burmistrzu, na jakim etapie jest projektowanie tego chodnika tam na końcu zalitego. Czy już jest to pozwolenie wodnoprawne?
i ewentualnie kiedy można myśleć o dalszej inwestycji? Z tego co ja wiem, dotychczas to nie mieliśmy jeszcze tego, nie dostaliśmy dokumentu zwrotnego, ale za ostatni, że tak powiem, tydzień to się nie wypowiadam, bo nie wiem, bo pytałem w tamtym tygodniu, początkiem tygodnia, gdzie jesteśmy. Czyli dziękuję bardzo, będziemy w kontakcie. Pani Małgorzata Chojnik? Tak, ja mam taki wniosek w związku z planowanymi dożynkami w Ponicach, dożynki gminne. Zawsze było taką dobrą tradycją, że tam sołectwo, w którym były dożynki, zawsze miały jakieś dodatkowe zadanie wykonane. Więc zwracam się z taką prośbą, jeśli jest to możliwe, o utwardzenie parkingu przed szkołą, bo tam jest błoto i jak tam będą dożynki, to się po prostu niektórzy zakopią. No. Jest taka prośba. I jeszcze jedno mam, w sumie to pan Marek miał zgłaszać, bo kiedyś z nim rozmawiałam. Ponieważ... Tak, tak, właśnie, proszę o głos. Dobrze, panie Marku, dostanie pan. Chodzi o jakiś tam skład śmieci na bani. Zgłaszała mi to osoba, u której pracuję, oni tam chodzą na spacery, mówią, że tam jest po prostu od lat jakieś tam składowisko śmieci, to już było zgłaszane, nawet pan Marek raz też tam zgłaszał. Ja jestem w lesie. I toż, no i że to nie zostało uprzątnięte i psy to rozwlekają i jest po prostu masakrycznie to podobne. W ogóle ja nie wiem, gdzie to jest, bo ja tam nie chodzę, ale pan Marek wie i miał tam, że tak powiem, interpelację w tej sprawie nabrać. Także ja to zostawiam, tylko zgłaszam, a pan Marek wie, gdzie to jest dokładnie i myślę, że dopowie to resztę. Dziękuję. To może panie Marku od razu też panu tak. Udzielę głos. Można tam dopowiedzieć, prosić o tak, głos? Tak, tak, udzielam panu właśnie głosu, proszę kontynuować. Dziękuję serdecznie. Właśnie to, co pani radna Choim tutaj zasygnalizowała, też właśnie wcześniej już to zgłaszałem. Składowisko śmieci znajduje się w zasadzie w dwóch wąwozach na bani. Kolejne wysypisko śmieci jest, jak się idzie pod szczyt bani, od strony właśnie tutaj no, szlakiem. Musiałbym tam wskazać ewentualnie, jeżeli będzie taka konieczność, mogę wskazać te miejsca. Z tego względu, że jak są duże opady deszczu, nawet do mnie tutaj przed działką spływają te wszystkie śmieci. Zaapelowałbym do tej osoby, jest to kobieta, która notorycznie tutaj z ulicy Tettmajera wyrzuca w woreczkach systematycznie śmieci, aby zaprzestała takich działań. Jeżeli jestem już przy głosie, to chciałbym też złożyć interpelację, powtórzyć interpelację, panie burmistrzu, o przycięcie gałęzi na wysokości sklepu Techbud, ponieważ zasłaniają znak zakaz zatrzymywania się i ograniczenia prędkości. Następnie do poprawienie słupów, które są notorycznie krzywione przez pewne pojazdy. Następnie uzupełnienie koszy na ulicy Kasprowicza. I tutaj mam interpelację, zwracam się z zapytaniami dotyczącymi zakończenia inwestycji pod tytułem rozbudowa parku zdrojowego w Rabce Zdroju, zagospodarowanie bulwarów nad Poniczanką. Gdzie znajduje się ścieżka tuczniowa na skarpie długości około 100 metrów? Gdzie jest plac pod grillowanie? Gdzie są stoły do gry w szachy? 4 sztuki. Dlaczego zmieniono ławę ekspozycyjną z betonu dekoracyjnego na zwykłe ławki na stopach betonowych? Z jakiego drewna są wykonane ławki? Czy zgodnie ze specyfikacją przetargów z drewna tekowego? Czy wyposażenie zastosowane na siłowni zewnętrznej posiadają certyfikat na kompletne urządzenia, czy tylko na elementy składowe tych urządzeń? Czy są one ocynkowane zgodnie z wymaganiami? Czy chata solna jest wyposażona w gabloty solne? Czy ścianka wspinaczkowa oraz kamienie bulderowe zostały wykonane z żelbetu?
Dlaczego we wszystkich urządzeniach fontannowych nie zastosowano wykończenia z płytek z kamienia naturalnego oraz płytek ceramicznych w formie mozaiki, tak jak przewidywał to przetarg? Dlaczego rzeczka z atrakcjami nie została wyłożona płukanym granitowym kamieniem naturalnym? Gdzie są trapy przystankowe z drewna tekowego? Czy wodospad wysoki wykonano w całości z głazów i płyt kamiennych? Czy wbudowano na inwestycji 350 metrach sześciennych kosze siatkowe? Czy wbudowano kosze wyprawione za prawą, czy wbudowane te kosze za prawą cementową M7? Czy wykonano na inwestycji 800 metrów kwadratowych bruku z kamienia naturalnego, średniego o grubości 30 cm na skarpach? Te pytania, panie burmistrzu, prześlę przez ePUAP, ale chciałbym, żeby tutaj zasygnalizować, że są niestety widoczne tutaj pewne niedoróbki na tych bulwarach niestety. I bardzo proszę o jak najszybsze właśnie podjęcie tutaj działań przycięcia tych gałęzi, które zasłaniają znaki, ponieważ notorycznie kierowcy zatrzymują się przed tych budem, jest utrudnienie w ruchu, jest to bardzo niebezpieczne. Zatrzymują się też tiry, gdzie powodują zagrożenie podczas ich omijania, tym bardziej, że jest tam też później zakręt. W związku z tym apeluję w trybie pilnym, żeby to było zrobione, bo już mieszkańcy czekają bardzo, bardzo długo, już ponad nawet rok. Także bardzo bym o to prosił. Kolejna sprawa, przeczyszczenie korytek wzdłuż ulicy Kasprowicza, przeczyszczenie kratek odpływowych na bocznej Kasprowicza oraz skłonienie się nad tym odwodnieniem, ponieważ też notorycznie przy opadach deszczu pewien budynek, już tam wskazywałem, zresztą była wizja lokalna tutaj z inżynierami z urzędu, niejednokrotnie też miało być robione tu odwodnienie, zalewa jednej z mieszkanek tutaj dom. Też pytałem o znak ograniczający tonaż na bocznej Kasprowicza. Już zostałem tam poinformowany, że ten znak będzie istniał. Mam nadzieję, że dotrzymają Państwo tego słowa. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, panie Marku. Pan Piotr Ptak, nie pan Jan. Czy ja może taką jedną sprawę, chodzi o losy, zadania, odwodnienie, odprowadzenie wód opadowych w rejonie ulicy Nawanie, ponieważ tam ta sprawa no, dzieje się, że tak powiem, już od chyba 2007 roku, jeżeli dobrze pamiętam, z mniejszym czy większym natężeniem to wszystko zależało od, że tak powiem, deszczowości poszczególnych lat. Ta sprawa powraca i nie ukrywam, że jest ona powodem rozwijających się coraz mocniej konfliktów sąsiedzkich i w zasadzie no mówię, pozostawienie tej sprawy bez jakiegoś załatwienia, bez, że tak powiem, realizacji tego zadania, no, może spowodować, że te konflikty naprawdę tam się przybiorą na sile i się zaostrzą. W związku z tym mam takie pytanie w imieniu części, zwłaszcza tych mieszkańców z dolnych rejonów ulicy Nawanie. Na jakim etapie jest w tej chwili dokładnie, bo to jest to takie pogranicze, w zasadzie oni są najbardziej chyba poszkodowani w tym wszystkim. Na jakim etapie ewentualnie jest w tej chwili realizacja tego zadania i czy istnieje jakaś tam realna możliwość przyspieszenia trochę tego zadania. No nie ukrywam, że w tej chwili to, co mamy, że tak powiem, za oknem, czyli bez przerwy deszcze i ten tam na pewno
spowodują, że ten problem znowu przybierze na sile. I druga taka sprawa, chodzi mi o wydawanie tych sławetnych WZ-ek. Chciałbym tu zwrócić uwagę i uczulić pana burmistrza na pewną sprawę, która się, że tak powiem, w tej chwili dzieje. Ponieważ wiem, że dla kilku działek w rejonie ulicy, znaczy no, nazwijmy to ulicy Słonecznej, tam są prowadzone w tej chwili prace nad wydaniem WZ-ki. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że po prostu na odcinku gdzieś około 40 do 50 metrów nie ma drogi normatywnej. Czyli praktycznie te działki na razie póki co, póki gmina nie podejmie jakichś działań związanych z wykupem, bo istnieje tam taka możliwość, z wykupem jakichś fragmentów działek. No, w tej chwili te działki nie spełniają tego podstawowego wymogu, czyli dostępu do drogi publicznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Janie. Czy pan Michał Skowron ma jakieś interpretacje? Nie ma. Nie, czyli panie burmistrzu, jeszcze. Nie, ja dziękuję. Nawiązując do wypowiedzi pana Jana, bo też tam dostałem pisma, które były składane, bo ponoć nie były odpowiedzi na te pisma, które mieszkańcy z ulicy Bani Chętej tam składali. To zostali tak zostawieni, jak to się mówi, sami sobie. I też właśnie prosili mnie, żeby też zabrać głos w sprawie tego, no bo tam szkoda. Tak pan Jan podkreślił, że mamy takie dni, jakie mamy opady, w większości jest opadowych dni i tam zalewa ponoć tą całą drogę i to niszczy tam. Problem polega na tym, że jak robiono między innymi ulicą Krętą, nie zrobiono też odwodnienia. Druga sprawa, o której też tu pan radny wspomniał, tam faktycznie tam jest jeszcze ten konflikt międzysąsiedzki, kto, gdzie, ewentualnie na czyją działkę ta woda powinna pójść. Myśmy w ubiegłym roku poszli w przygotowanie projektu, bo tam jest możliwość przejścia z tej ulicy jeszcze Krętej do ulicy na Banie, żeby wpiąć do naszej burzówki po prostu. Tylko trzeba było przygotować ten projekt i projekt, człowiek, który wygrał ten przygotowanie tego projektu, no niestety nie wywiązał się z tego zadania i całą procedurę musimy zacząć od nowa. Znaczy zaczęliśmy od nowa. Tak to wygląda. Natomiast no, mieszkańcy oczekiwaliby rozwiązania tu i teraz już. Natomiast co do tego, co pan mówi, że nie dostali odpowiedzi, ja to sprawdzę. Bo były te pisma, bo ja czytałem te pisma od tych ludzi i na pewno no nie chcę mi się wierzyć, że nie zostały udzielone odpowiedzi. No sprawdzę, nie wiem. Tak. Tak. Pan wczoraj na rozprawie sądowej jeden z głównych tam prowadzących tego całego zajścia dostał nakaz wydania wręcz drogi urzędowi miasta. Więc tutaj chodzi o to, żeby była reakcja po prostu szybka, jeżeli będą zgody i wszyscy się tam zadeklarują, żeby to po prostu przejąć i pomóc tym ludziom, bo tam jest nie tylko Sąd Sąsiedzki, ale tam wiele rodzin i wiele domów jest. Znaczy wiecie państwo, tam problem polegał na tym, polegał i polega nie tylko na tej ulicy, że na przykład robiono drogi, gdzie wykonano nawierzchnię asfaltową, a w ogóle nie uchwycono, że tak powiem, burzówki. No i efekt tego jest teraz taki, gdzie tą wodę przekierować i komu ją wpuścić dosłownie. Natomiast no, prace powinny wyglądać jednak w określonej kolejności. Najpierw robimy prace ziemne, a dopiero później to zamykamy i robimy nawierzchnię asfaltową. No, doraźnie można zrobić, tylko że to na pewno nie załatwi sprawy. Trzeba myśleć docelowo, jak rozwiązać ten problem z wodą. To, co też państwo wiecie, bośmy ostatnio na sesji też o tym dyskutowali, tutaj przy drodze powiatowej, właśnie tu koło Explorisu, nie? Na przykład, że dopiero teraz udało się znaleźć rozwiązanie. Natomiast z tego, co ja wiem, no to tam wcześniej jakby też do końca nie było zgody i nie było jakby wyjścia, rozwiązania. Ci mieszkańcy pewne rozwiązanie zaproponowali
i w tym kierunku chcieliśmy pójść, że przeprojektujemy, jak ta ścieżka jest, i tamtędy właśnie tą wodę odprowadzimy stamtąd, żeby to, mówiąc krótko, można było wreszcie zamknąć. Natomiast jeżeli jest tak, jak pani radna mówi, że sąd nakazał przekazanie na rzecz gminy, no to my wtedy możemy, jeżeli byłoby to przekazanie, możemy wejść ten teren i robić to po prostu. Pani Aleksandra, tutaj wracamy do... Do przedszkola numer 2 w Rabce. Czy przedszkole będzie odczynne cały czas? Bo z tego co wiem, to chyba nie jest jeszcze przeniesione. I czy... Ministerstwa, tak? Czyli nie ma jeszcze, ministerstwo się nie wypowiedziało w tej kwestii. Ale z tego, co pani mówi, to wyciągam wniosek, że praktycznie nie było rekrutacji w przedszkolu numer 2. No jak pani twierdzi, że praktycznie tak, 6 dzieci tuż, reszta w jedynce, jedna do szkoły. A ile na dzień dzisiejszy jest zapisanych do przedszkola numer 2? Do przedszkola numer 2 na nową siedzibę na Jana Pawła zapisanych jest 6. Tylko 6, czyli tutaj, no ale dobrze, ale Jana Pawła drugiego, czyli to jest jedynka, tak rozumiem? I tam już są lokale przygotowane pod te dzieci? Czyli na 1 września będzie możliwość przyjęcia tych dzieci na 100%? Tak? A jeszcze chciałam zapytać, może nie akurat do pani, ale pewnie też, bo do pani wpływają arkusze, które wypełniają dyrektorzy, na których, że tak powiem, pokazują ilość zatrudnionych pracowników, wykazują, że tak powiem, zatrudnienia, etaty. I chciałam zapytać, bo była taka informacja krótka w internecie dotycząca likwidacji przedszkola czy punktu przedszkolnego w Zarytym. Czy my coś możemy wiedzieć na ten temat, panie burmistrzu? Bo ludzie nas pytają, a my nie mamy wiedzy w ogóle, o co tu chodzi, dlaczego. Wiem tylko tyle, że tam rodzice bardzo ostro sprzeciwiali się temu, bo uważali, że to jest bardzo potrzebne, funkcjonowało do tej pory świetnie. I czy w tym momencie są jakieś zmiany etatów w Zarytym? Na dzień dzisiejszy żadnej likwidacji, jeśli chodzi o punkt przedszkolny w szkole podstawowej numer 4, nie ma. Ponieważ nawet nie podjęliście państwo, nie było zgłoszonego projektu uchwały o likwidacji punktu przedszkolnego. Ja mówię o plotkach, które są w internecie. Dlatego pan burmistrz też komentował swego czasu, to w internecie się wypowiadał. Ja rozumiem, ja to rozumiem, tylko chciałabym... Więc żadnej likwidacji punktu przedszkolnego nie robimy. Po rekrutacji zgłosiło się tam 24 dzieci i dla nich jest otwierany oddział przedszkolny. W Zarytym, tak? Tak. A proszę powiedzieć, czy zmieniły się etaty w Zarytym? Zatrudnienia nauczycieli w przedszkolu na przykład? Zmieniły się jakieś etaty? Ograniczono na przykład ilość tych etatów? Czy została taka sama jak w zeszłym roku zgłoszona? Dyrektor wykazał taką samą ilość etatów zatrudnionych pracowników? W arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2021-2022 został pominięty jeden etat, z tym, że myśmy tutaj jako organ prowadzący zrobiliśmy interwencję i zgłosiliśmy pismo stosowne do pana dyrektora, dlaczego ten etat został pominięty, i uzyskaliśmy odpowiedź w tym temacie. A co z etatami w takim razie w arkuszu organizacyjnym odnośnie właśnie przedszkola numer 2? Dwoje nauczycieli zostanie przeniesionych do szkoły podstawowej numer 1, jeden etat cały zostanie przeniesiony do przedszkola numer 1. I tak samo pracownik obsługi zostanie przeniesiony. Na dzień dzisiejszy mamy informację, że do szkoły numer 1. Czyli z tych, rozumiem, z tych deklaracji, które tu padały wtedy, jak była likwidacja przedszkola numer 2, przeniesienie do szkoły numer 1, że wszyscy dostaną zatrudnienie, że nikt nie ucierpi. Tak. Gmina się wywiązała, tak? Tak. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. A jeszcze chwileczkę, chciałam tylko upewnić się w 100%, że pomimo to, że pan dyrektor w Zarytym jak gdyby nie wykazał tego etatu, to po interwencji państwa, gminy, prawda, ten etat będzie. Będzie. Dziękuję.
Czy ktoś z radnych jeszcze ma jakieś wnioski? Dziękuję. To jeszcze ja takie pytanie do pana burmistrza, ponieważ zaczyna się powoli sezon turystyczno-wczasowy, a gdzieś taki widzę, no nie do końca jesteśmy przygotowani do tego, ponieważ tak remont tężni, bulwary, no nie wiem, czy w tym roku ruszą, czy nie ruszą, jak to wygląda, bo na bulwarach tężnie nie działają jeszcze. Nie działają. Działają już? Aha. A te wszystkie te wodospady i inne atrakcje wodne? Przy uruchamianiu właśnie, gdy pojawiły się właśnie jeszcze te sprawy, o których pan mówi, między innymi wynikające, że trzeba było coś tam doraźnie jeszcze zrobić, zostały wykonane i uruchomione też jak najbardziej. Czyli te bulwary będą w pełnej klasie nam się pokazywać. Buduje się tam ten. Tak, buduje się. Pani właścicielka była wczoraj i planują, że do lipca, że oni to skończą i że będą toalety właśnie również w tym ich budynku. A nasza główna tężnia tutaj w parku, no, ona jest w remoncie chyba, nie? Nie, no to jest nie tam środku. Tak, tak. Kiedy ona ma być? Nie, to miało być zrobione w tym tygodniu. A, czyli będzie. No, tak. Dobrze, dziękuję. Pani Aleksandra, jeszcze prosiłam. Ja tak chciałam tylko po prostu, w związku z tym, że jutro, 27 jest Dzień Samorządowców, w związku z tym chciałam przede wszystkim podziękować wszystkim samorządowcom za pracę, za cały rok pracy, za to, że dobrze się nam pracowało, przynajmniej mnie. Bardzo dziękuję za to. I życzyć przede wszystkim zdrowia, zadowolenia z tego, co państwo robicie, dalszej ciekawej współpracy i wszystkiego dobrego życzę w swoim imieniu i myślę, że tu koledzy się też do tych życzeń dołączają. Dziękujemy bardzo i życzymy wszystkiego dobrego. Dziękuję. Mogę jeszcze prosić o głos? Oczywiście. Mam takie pytanie. Kto jest odpowiedzialny za utrzymywanie czystości toalet w parku? Spółdzielnia 9 Sił. Bo ostatnio te toalety były w fatalnym stanie i też chciałbym zadać pytanie, dlaczego nie wykonano tych toalet oddzielnych dla mężczyzn i kobiet? Bo też tutaj tak mieszkańcy mi sygnalizują, żeby też się nad tym problemem skłonić, żeby to jednak rozdzielić. O których toaletach, panie Marku, pan mówi? No tam w parku, tak. Przy tym parku linowym w parku. W tym głównym parku tam. Tam, gdzie jest ten zamek dmuchany. Koło kortów, o. Znaczy, nie, tam było ustalone w ten sposób, że te toalety, które są w domu Solanki, będą działały całorocznie, natomiast te toalety, które były podziemne, będą działały w okresie właśnie od czerwca do września. Jeszcze. Tak, tak. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Znaczy, może ja jeszcze taką uwagę. Proszę bardzo. Zbieramy, proszę państwa, śmieci bio, szczególnie te w brązowych workach. Więc zauważyłem, że rozdawanie worków będzie się mijać chyba z celem. Bo w jednym worku uczciwie ładują do worka, a w drugim to jest jedna gałązka i worek. No stać nas na takie rozdawnictwo worków, panie burmistrzu. Panie radny, to jest podejście mieszkańca, a nie moje. No ja za wszystkich mieszkańców nie mogę odpowiadać. Ja tu postulowałem dać, ma być zapisany, kto ile worków pobrał i tak dalej. Będzie to się troszkę taki strach, na co on wydaje i tak dalej. A tak przywożą ile się chce, to się przychodzi, bierze 20, to 25. Panie radny, my między innymi monitorujemy, ile worków wydajemy. To nie jest tak, że to jest bez monitorowania. Sygnalizuję sprawę, bo zaobserwowałem właśnie, przy drogach jest postawiony, no to ma tam śmieci, no kurde, dwie łopatki i wory. Nie jesteś w stanie skontrolować. Kiedy żeśmy sprzątali całe sołectwo, za dwa
zaproponowali mi, przyjrzyjmy tą drogą, która była do fontana i były przywiezione dwa worki z jakimiś starymi śmieciami, wąż taki do wody, cały popękany, no i co? Co mam zrobić? Nie, ktoś to przywiózł, to jest przy samej drodze w lesie, gdzie tam nie ma domu, więc spokojnie przywożą ludzie, co im nie pasuje. Kiedyś sąsiad mówi, przyjechała jakieś małżeństwo samochodem, weszli pod most z workiem, wyszli bez worka. Mówi, spisał numer, wszedł zaraz pod ten most, nic tam nie było, więc prawdopodobnie coś pójście z wody, wtedy kiedy była ta mama. Większy nacisk na wychowanie w szkołach, bo chyba tylko to młode pokolenie możemy zacząć uczyć, bo starszego nie oduczymy. Czy jeszcze ktoś ma jakieś? Panie sekretarzu. Oczywiście serdecznie dziękujemy panu radnej za złożenie życzeń, ale to z naczelną wzajemnością, z uwagi na to, że od 1950 roku to były pierwsze wybory po czterech dekadach. Ale mówię od 1990 roku, bo były Rady Narodowe, wówczas można samorządy w 1990 roku, więc dlatego... Serdecznie dziękuję za życzenia i wzajemnością, bo to jest też i dla radnych, samorządowców, którzy się czują samorządu terytorialnego, samorządu gminnego, samorządu wolnego po 1990 roku. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Czyli nie widzę, wszyscy zabrali głos. Ci, co chcieli, w związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam 35. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Dziękuję bardzo. Dziękuję.